Siemanko, z tej strony X-Play Games, a lecimy sobie z kolejnym streamkiem, teraz wieczornym, z dropu jajeczek. Zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie, jak dzisiaj będzie wyglądał nasz piekielny evencik. Dobra, siemaneczko Alucardio, siema siema, witam, witam. Tu powinno być chyba wszystko już ok, wszystko już powinno być ok. Tu możemy sobie wstawić linki na grupkę na Facebooku, więc myślę jak najbardziej. Tu pyk pyk, już sobie wszystko wrzucamy. Pyk pyk, oczywiście na początek lewika trzeba sobie tutaj właśnie na każdą grupkę, no na grupkę moją, na którą serdecznie zapraszam ziomeczki X-Playa, no wrzucić właśnie posta o tym, że jest lewik. Siemaneczko Alucardio, jak coś to 5 minut opóźnienia? 5 minut? Co ty gadasz, jakie 5 minut? Co ty gadasz, co ty wiesz o życiu? Co ty byku? Co ty byku, jakie opóźnienie? Jakie opóźnienie? Jakie opóźnienie, mój drogi? Jakie opóźnienie, już sobie wklejamy tylko na grupeczkę. Już. Cyk. 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 I muzyka się aż wyłączyła. Super. Jeszcze tu możemy na Discorda w sumie wrzucić, że jest live, bo może jak ktoś jest na Discordzie już z nami, to sobie wpadnie na live'ika jak najbardziej. Dobra, już sobie włączamy siążko. Jedziemy, jedziemy, lecimy, nie śpimy. Lecimy, nie śpimy. Dzisiaj mam, generalnie teraz mam ogólnie dużo, dużo energii, więc lecimy z porządnym lewikiem. Siemaneczko, wytyfy, co jest? Co się dzieje? Co się dzieje? Jakiś coś się dzieje? Nie mam pojęcia. Ale chyba jest wszystko ok. Chyba jest wszystko ok. Chyba wszystko nam działa. W ogóle wbiliśmy kolejne 10 subskrypcji, więc mamy 1960 subskrypcji. 5 łapek w górę na początek, za które serdecznie wam dziękuję. Dobra, tu mamy wszystko, tu mamy wszystko. Tu też mamy wszystko. Picobello. Siemaneczko, siemaneczko wszystkim. Witamy, witamy się wszyscy bardzo serdecznie. Witam wszystkich. Co tam u was, możecie napisać na czacie. No i my będziemy zmykać sobie na respa. Będziemy sobie zmykać na respa. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Jak dzisiaj sobie podropimy właśnie jajeczka. Czy będzie luźniej na spotach? Czy będzie totalna masakra? Tego nie wiadomo. To jest niewiadome. To jest, wam powiem, niewiadome. Bo może być dużo osób, może być mało osób. Później oczywiście wystawimy sobie shopa. Później sobie wystawimy shopa z itemkami. Ale po pierwszym respie sobie wystawimy shopa, bo musiałem wszystkie klienty wyłączyć. Później po live'iku sobie zaktualizuję kartę graficzną, więc myślę, że jak najbardziej. Ja na razie nie do gildii, bo Ode chciało ci się grać. Co ty gadasz, że Ode chciało ci się grać? Dobra, goście nas tutaj zabił. Ale wszystko już mamy chyba. Nie, nie mamy. Nic nie wzięliśmy sobie z tego, okej. Czyli musimy sobie wziąć rzeczy od dozorcy. Musimy sobie wziąć rzeczy od dozorcy, czyli najpotrzebniejsze rzeczy, które potrzebne nam są właśnie na tą postkę. Czyli to. Oczywiście FMS-ik, oczywiście Ebo. Pyk, pyk, pyk. Bywa? To nie ja? Bywa? Okej, okay, lajtowo, lajtowo. Lajtowo, lajtowo, wiem, że to nie ty jesteś. Tu mamy wszystko, tu mamy wszystko, tu mamy wszystko. Pyk, pyk. Zakładamy sobie oczywiście tutaj. Pyk, kolejny kostiumik. To bierzemy, rękawice bierzemy. Reszty nam nie potrzeba. Reszty, czytałeś to, co ci wysłałem na DC? Nie, nie czytałem. Nie czytałem, byku. Prawdopodobnie nie czytałem. Nie wziąłem chyba tego. Nie, tu jest mani. Dobra, wziąłem manu, więc git. Siema, zbita śmietana, można oglądać. Ta, bez kitu. Dzik wojenny. Nie, to jest dzik wojenny. To jest dzik wojenny, czyli nie wziąłem jeszcze tego.
To jest dzik wojenny, którego dostaliśmy od ziomeczka. Nie czytałem, ale mogę zaraz zobaczyć, co mi wysłałeś. To na spokojnie. Nie wzięliśmy money. Tu jest money, a my wzięliśmy dzika wojennego. No, tu jest transmutacja, no tu jest bez transmutacji. To sobie odstawimy. Tu damy wszystko, tu damy to, tu damy to, tu możemy wywalić. To damy na drugą stronę. To damy tutaj, to też damy na drugą stronę. Tutaj. Pyk. Okej. Cel odłamki energii, pisać. Aha, okej. Dobra. Mamy siemaneczko Harpagon, siemaneczko Mitchu. Jakie postaci na DT odłamki, jakie levele? Ja generalnie mam 4 dwójki, ale teraz dropię je, nie dropię, tylko je expię do poziomu. Expię byku do poziomu 5.0. Bo najlepiej myślę na 5.0 sobie zostawić 5.0, później 6.0, żeby mieć. Żeby jak najszybciej tutaj do wieży demonów, bo ona jest od 50. Żeby już te 5.0 było na pewno, nie? 5.0 myślę najlepiej, żeby mieć już po prostu przeprawę do tego, do DT jak najszybszą. Mi już tym XP, spoko. 9, śmietana, ta. Bez kitu, wszystko tu chyba działa i jest jak najbardziej. I mam jedną polskę 5-3 level, no to spoko. To jest git, to są dobre levele do dropienia, jak najbardziej. Jak najbardziej. Spoko, ziomal. Eku mam średnie, prawdę mówiąc. No ale zarobisz na nie na pewno. Ja polecam świątyni Hwang. 60 i mam, robię sobie odłamki 100 lat. Jak ja jutro mam. Jutro są urodzinki. Jutro też robimy urodzinowego live'a. Więc kto będzie? Kto będzie jutro 22? Jutro nie będzie o 13 live'ika, ale raczej będzie odcinek. Chociaż jeszcze nie mam miniaturki, co jest najgorsze. Nie mam jeszcze miniaturki, ale zobaczymy, czy ją sobie ogarnę do tej 16. Mam nadzieję, że tak. Odcinek może wleci. Jak nie wleci, to na pewno będzie tylko live'ik. Cel odłamki za darmo. Czemu tutaj? Czy ten metek tutaj jest od początków i tego metka nikt jeszcze nie umie zbić, bo nikt nie dropi. Nikt nie dropi tutaj sobie ani ninjom, ani niczym. Ta, ale ja nie mam dziś urodziny. Ja nie mam dziś urodzin, ja mam jutro urodziny, byki. Halo, 10 jest dzisiaj. Dzisiaj jest 10. Dzisiaj jest 10, nie mam jeszcze urodzin. Urodziny mam za 2 godziny. Urodziny mam za 2 godziny, można powiedzieć godzinę, co 45. Więc ja jeszcze nie mam urodzin, co wy mnie już postarzacie? Kłamie was, dzisiaj ma. Nie mam dzisiaj. Nie mam dzisiaj urodzinek. Dobra. Co jest? Dobra, wszystko mamy teraz ok. I szukamy metków generalnie. Szukamy jakiegoś metka, zobaczymy, czy w ogóle jakieś metki tutaj znajdziemy. Ja biję na pustyni metki i jak tam w ogóle z respem jest? Dużo typa, mało metków? Czy jak to wygląda u ciebie? Ale mi bitrate świruje. Masakra. Więc jak są jakieś lagi, to sorki. W sobotę. Ta, bez kitu, majonez. Ta alchemia, kurczę, tanie, bardzo dużo osób to robi. No, wiem, że bardzo tanieje, więc zastanawiam się pokrótce, czy nie będę sobie przetwarzać jej. Dobijamy 10 łapek, dokładnie, dobijamy 10 łapeczek w górę. Na początek, jak najbardziej. Oczywiście respik będzie za niedługo. Chyba teraz ogólnie, chyba teraz będzie respik. Jedną rzecz tylko sobie sprawdzę. Nie, nic nie ma, okej. Prawdopodobnie teraz będzie respik. Chyba teraz będzie. Czy robię majonez? Lubisz majonez? Co to za pytania, byki? Czy
Lubię majonez. Majonez jest dobry, hopy. Na takim jajeczku jest najlepszy majonez. Albo ten, jajeczka z tym. Jajeczka z kawiorem. Bella, bella. To najlepsze. Skończcie z tym majonezem. No, bez kitu. Majoneza nie za dużo, nie? Majonezy nie za dużo. I teraz pytanie, czy tu jakieś metki w ogóle będą, czy nie będzie metków? Oto jest pytanie. Odwieczne pytanie, w którym każdy metlińczyk się teraz znajduje. Czy respik już jest, czy respika nie ma? Bo jest 22:16, więc respik już powinien być dawno, ale nie ma. I teraz pytanie, czy respik zmienili? Zmienili godzinę? Czy jak to wygląda? Pan Pseudoizwalny. Ile jutro lat? Ci 20. 20 wlatuje. Dobra, cecha trójeczka tutaj. Od kiedy grasz Metina? Nie wiem. Od czasów chyba gimnazjum, ale to nie jest tak, że ja od czasów gimnazjum znam Metina i tak coś tam grałem. Ej, jakbyś miał jakieś miecze lub coś od 36 góry, niepotrzebne, będziesz mógł... No spoko, jak coś będę miał, to pewnie mogę. Nie, jutro 20. Jutro 20. Jakby jestem rocznika 00, więc łatwo też to obliczyć, bo rok jest moją datą urodzin. Rok 2020, czyli 20. Myślisz, że won za godzinę na maksimaxi to dobra cena? Jak najbardziej. Jak najbardziej to jest dobra cena. Nick w grze jaki? X-Play Games X. Ja mam X-Play Games X ogólnie. X-Play Games X. Siemaneczko killer. W miarę. Widać, kto ma pałę z matmy? Kto ma pałę z matmy, byku? A, dobra, nieważne. Ja tam nigdy nie miałem pały z matmy, zawsze była ofensywna trójeczka albo czwóreczka, tam jakoś czasami coś tam pykło. Harpagon, pozdrawiam. My w ogóle przecież siebie mamy tutaj. Tak mi się zdaje, czy nie? Nie mamy siebie tutaj. Ile warte bo kolce 20 DT? A samo 20 DT, czy jeszcze jakieś bony? 5 bon to jest, czy... Ebo plus 9, 20 DT. Czy coś jeszcze tam masz? Drop korek. O, ty tam nie pisałeś już wcześniej. Przed live'ikiem. Tylko nie odpisałem, bo się wylogowywałem, bo... musiałem klienty wszystkie zresetować. Pozdrowienia. Oczywiście pozdrawiamy. Nie jestem w gildii, a chcesz? Być? A chcesz być, byku? Jeśli chcesz być, to oczywiście cię dodamy po tym respiku. Po tym respiku oczywiście będziemy dodawać do gildii. Na spokojnie. Myślę, że tu wszystko mamy chyba odpalone. Nie mamy tutaj wszystkiego odpalonego. Chyba alchemii nie ma. Ta alchemii nie ma i petów nie ma. W sumie bijemy bez żadnego odpału. Bijemy te metki. A, i nie mamy rękawice, trzeba założyć. To trzeba kliknąć. Dobra, bijemy już je. Bijemy już tego metka. Ja też mogę do gildii. Generalnie, jeśli oglądaliście odcineczek, to tam jakby były szczegóły ogólnie. Kto może do gildii, jakie levele, od którego levela. Kupię OZ Aurę Berek. Co ty, Aurę pierwszą wczytywałeś? Ty pierwszą Aurę wczytywałeś, że chcesz OZ Aurę? Ty pierwszy berek wczytywałeś? Jak zawsze aurę się wczytuje. No ale chociaż OZ-ka aura jest chyba tańsza niż berek. Tak mi się. Od którego? 50. Od 50 levela generalnie. Jakie ulepszenie trzeba na truty na plus 9? Wpisz sobie truta. Albo w sumie mogę ci zatruty miecz wpisujesz sobie po prostu. Wpisujesz sobie zatruty miecz w przeglądarkę i ci wyskakuje.
Ale trzeba symbol wojownika i krwawą perłę na plus 9. Na próbę ulepszenia na plus 9 symbol wojownika i krwawą perłę. Jak co? Harpagon, co tutaj? No, musisz odejść, czyli 3 dni. Nie 24 godziny, tylko 3 dni. 3 dni trzeba odczekać, aż dołączysz do kolejnej gildii. Tak, symbol wojownika i red perła. Dokładnie, Sarox. To też to powiedziałem, nie? Szybciej. Co? Nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi, ziomal. O nie, tu jakiś ziomek se dropi. Zmieniamy CH i tyle w temacie. Zmieniamy CH. Jesteśmy CH3. Okej, jesteśmy CH3. Pójdziemy sobie. CH5, niech będzie CH5. Pójdziemy sobie CH5 i tyle w temacie. Czy nas zaloguje w ogóle? O to jest pytanie. Czy nas w ogóle zaloguje do tej giereczki? To jest też dobre pytanie. Ziomal coś brał? Nie mam pojęcia. Ziomal jest świrem. Metinowym świrem. No i tyle. Ziomal będzie taki sam. Ogólnie jutro środa, jutro sobota, 11.04. Urodzinowy live'ik, na którego was serdecznie zapraszam. Jutro 22. Zrobimy. Będzie specjalna miniaturka, specjalny cel. Generalnie będą nagrody, będą konkursy. Więc no zapraszam, zapraszam. Będą konkursiki na live'ie jak najbardziej. Też będą takie konkursy pod osoby, które dopiero zaczynają. Może jakieś wony, coś rozdamy? A, to powie, no. Może, może, zobaczymy. Ile ci schodzi na 5 postaci? Tak, wiem. Wiem, wiem. Ziomal, przestań znowu wypisywać jakieś głupoty. Bije jutro, byko, kocham cię oglądać. Uwielbiasz mnie? Super, dzięki wielkie za miłe słówka. A wy możecie dobić 10 łapeczek w górę pod lewikiem. Dawajcie, dobijamy dyszkę. Na początek tak lewiczka. Myślę, że lajtowo. Dobra, i czy my tu znajdziemy jakieś metki? No ciężko będzie. Ciężko będzie tutaj w ogóle znaleźć jakieś metki. Pójdziemy sobie na CH9. Pójdziemy sobie na CH9, zobaczymy może od CH9 co dycha. Jaka dycha? Jaka dycha, mordko? Co się stało z jaka dycha? Ciekawe, czy Dave jest? Nie mam pojęcia. Może Dave'a na razie nie ma. Może Dave wpadnie później. Cieszę się. Jaka dycha, że 10 łapek już jest? Mi 9 pokazuje dalej. Spoko, ziomal, na razie, cześć. Pompa. No dycha? Nie, mi pokazuje, że jest 9, ale okej. Szukamy metków kolejnych, szukamy kolejnych metków. No masakra jest tym. Coraz więcej osób. No generalnie teraz się nie dziwię, że coraz więcej osób będzie na tych metkach. Bo jest wolne, każdy ma wolne, teraz święta itp. itd. Każdy siedzi sobie w domku, chilluje jak już zrobił wielkanocne porządki jakieś czy coś, to sobie leży, odpali se metinka, popyka i tyle w temacie. Pamiętasz może ile ci tam zleciało na 94 na grocie? Że od 94 do 95? Chodźcie byku. Nie pamiętam. Bym musiał. Nie wiem, czy mam klipy zapisane, ale bym musiał w klipach zobaczyć, o której biłem 9.0, 9.4, a o której biłem 9.5. Ale nie pamiętam, serio. Ja takich rzeczy serio nie pamiętam. Jakby też nie skupiałem się na tym, żeby wiedzieć, ile mi zeszło. Też nie wiem ile XP'em od 9.0 do 9.5, ale na pewno długo. Na pewno to było długo i tyle w temacie. No nic, powiem, że tu chyba metków żadnych nie ma już. Wszystkie metki są chyba pozbijane. Jeszcze przelecimy najwyżej. No tu. Nie no, chyba wszystko jest pozbijane. Polecimy sobie do Red Lasiku. Do Red Lasu sobie zobaczymy i zobaczymy, 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 czy tam może jakieś będą.
Pedro Mopek. Dobra. Siup, pyk. Teleporter, cyk, cyk. Czerwony raz nie jest tutaj. Czy mamy tutaj tego w ogóle? Tak, mamy, okej, okay, nieważne. Czerwony lasik, zobaczymy, ale tu też pewnie osoby dropią. Możemy następny resp na przykład polecieć do... Nie no, na Sochance jeszcze więcej będzie. Na Sochance jeszcze więcej będzie niż na wężowym polu, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, nie wiem gdzie wy na przykład dropicie, ale wy pewnie dropicie albo na Sochance, albo w pustyni, albo M2. Ile tak na godzinę mi leciało? Czekaj, przypomnę sobie. Na godzinę nie wiem czy nie 15? 15 albo 10%? 10% chyba. Coś około 10-11% na godzinę chyba, tak? Nie, może się mylę, ale coś koło tego chyba. Bo już treningów wróciłem, nie ma... to ładnie, kupię sobie jutro... Co ty gadasz, treningi powracasz? Byczku, no wiadomo. Formę trzeba na lato. Szlifować trzeba formę na lato. Wiecie, lato się zbliża. Trzeba ładną klatę, trzeba tutaj wyrobić się. Pokazać kto tu jest macho. I tyle w temacie. Dobra, bijemy sobie. Za niedługo też może być tutaj res metinów, tych zwykłych. Bo te wielkanocne raczej już są podbijane. Nie wydaje mi się, jakby ktoś tutaj nie zbił, nie? Odpał 300% expa. Odpał miałem na pewno tą miksurę zazdrości. Pedek, to już jest 150. Pedek z Isa to jest już 350. To już jest 200. Tak, 300. Gdzieś około 350 chyba miałem. 350 miałem chyba. A później jak spiłem sobie na 200%, jak już nie miałem. Bo jeszcze. A, jeszcze raki były. Jeszcze raki plus 100 miałem. No i tyle. Chyba 300% było. Chyba 300%. A! Ja też expiłem w jednym dniu. Bo ja też tak miałem, że mieliśmy. Że były raty. Chyba 100%. Więc chyba miałem nawet coś raz koło 400. Ale tak miałem koło 300. No i też były raty. Czy czat wie, ile zostało za 5 konto? 12 inta i 20 zwierzaki. Na pewno coś powyżej 10 wonów. Bo idealna to jest, można powiedzieć, pięciokątna pod lockmap i pod drop tam odłamków. Ale myślę, że coś koło 10-9 wonów na spokojnie mógłbyś tam wyciągnąć z tego. Dobra. No, tak myślę. Nie, tu ziomek sobie dropi. Jest ekspione, można powiedzieć. No i zobaczymy, Harpagon, co tam? Na 40 levelu? No na 40 masz otwarte... Otwarte wrota do tego, do DT. Więc na 40 myślę najlepiej w DT. Albo możesz sobie też próbować, jeśli chcesz i nie chcesz na przykład używać tych pelerynek, to możesz... Najlepiej 3-5, 4-0, 4-2 do właśnie lochu małp. Trudnego lochu małp. Dziękuweczka, spoko. Widziałem ostatnio 12 i 2x za 8, więc za 9. Dobra, ja też już o tym myślałem, że teraz muszę alchemię włączyć. To wiem, to już wiem, że alchemię muszę włączyć. Nie, no musicie mi też to przypominać, bo niestety, no nie zawsze się o tym pamięta. No i zazwyczaj to jest tak, że jeżdżę i mam tą... Siema, ktoś sobie lubił słońca PS dodasz do gildii?
Debbie Bułka, jaki ty masz w ogóle level? Możesz powiedzieć, jaki masz level, czy spełniasz warunki? No i jeśli tak, to oczywiście cię dodam do gildii. Możesz powiedzieć, jaką postacią grasz, jaki tam masz level. I oczywiście, czy będziesz wbijał na Discorda, bo to też jest warunek, żeby być w gildii, żeby no było git. 3-5? Ou, byku. Generalnie rekru sprowadzamy od levela 5-0. Ale spoko, zobaczę jeszcze zobaczymy, jak ogólnie będzie z gildią. Bo też nie chcemy, bo to może być też twój dropek. Też nie chcemy, żeby dropki były w tym. Żeby były dropki w gildii. Ze względu na to, że bez sensu mieć dropki w gildii. Bo, po pierwsze, mogę mieć za 2 godziny. O, magiczne jajo poleciało. Myślałem, że sobie zbierzemy. No ale jak to było jedno magiczne, to albo respik teraz dopiero był, albo osoby nie zbiły tego. Chyba osoby nie zbiły tych metków. Nie zbiły tego magicznego. Dopiero co zacząłem, ale mogę, ale mam, okej, lajtowo. Spoko. Spoczko. Okej, zobaczę tylko jedną rzecz. Pyk. No i czekamy na respik, bo metki powinny być za niedługo. No, a też w sumie możemy wystawić sobie szopka. Zaraz możemy sobie wystawić szopka z antykami, więc jakby ktoś chciał na przykład z szatu, jesteś z szatu, kto chce, chce generalnie kupić antyczki, to zapraszam, zapraszam PW. Może się dogadamy. Okej. Więc jak najbardziej myślę, nalajcie się dogadamy, jeśli chodzi o alchemię, jak ktoś chce kupić. Bo może w górę pod lewikiem. Czat, nie chce ktoś się wymienić szarfami, ja daję 19 króla, ty księcia 19%. A jaka jest różnica wyglądu? Wyglądu jest różnica, czy coś się w nich różni? Ale nie, generalnie ja nie mam sam 19, więc nie mam jak się z tą wymienić, ale też będę kupował jakąś szarfę oczywiście z jakimś przedobrym wkładem, albo na dropka, albo w sumie ogarnę taką, żeby była na dropka i na 9-5, czyli jakąś już taką porządniejszą szarfę tutaj sobie ogarniemy. Wkład z fękiem jakimś. Skład z fękiem jakimś, czyli jest składem, czyli spoko. Czy znajdziemy w ogóle jakiegoś metka, Mortki? Czy znajdziemy jakiegoś metka tutaj? Czy będą zadymy, czy będzie zadymka? No i oczywiście muszę wam wspomnieć o tym, że jutro o 22:00 live'ik urodzinowy, więc serdecznie was zapraszam. Siema, siema, Szymon Weidel. Elo, cześć, witam. Alucardio, ja selam granat tylko księcia. Granacik selasz? No ja generalnie też selam alchemię. Po antyki, po rubiny, po jadeity. No generalnie do wyboru, do koloru sprzedajemy i tyle w temacie. Więc jak ktoś by był zainteresowany kupnem takich antyczków, to XPlay, osoby spoza gildii mogą nad... Tak jest, właśnie to też chciałem wspomnieć, że jeśli ktoś nie ma levela, który klasyfikuje się do gildii, to też może być na Discordzie. Bardziej chodzi o to, że po prostu możemy razem siedzieć. Generalnie bardziej w trakcie live'a unikam być na Discordzie. Zawsze pod koniec live'ika, czy w połowie live'ika, wtedy kiedy mi się wydaje, że można wejść. Jeszcze sobie wam tutaj zmienię właśnie Discorda, dzięki, że przypomniałeś o Discordzie, bo ten link trzeba tutaj zmieniać go co chwilę. Dobra, tu jest wszystko git. Tu sobie odstęp zrobimy. Dobra, powinno być wszystko git.
macie w opisie Discorda, więc jak coś możecie tam wpaść. Jakieś osoby na pewno są na DC. No i tyle. Ja mam 60k, 15 like byku, 50 like. Już robimy to, już włączam kamereczkę. No i możemy sobie wystawić w sumie shopa. Mi się zaczyna. Alucardio, przestań! Alucardio znowu. Mordko, bo to już nie jest. To już nie jest normalne. Dobra. Czyli jeśli jest już 15 łapek w górę, to oczywiście zmieniamy scenkę. Nie zmieniamy scenkę, tylko włączamy po prostu kamerkę. Więc witam i o zdrowie pytam. Kamereczka włączona tak o. Dobra, wszystko tutaj widać, ten live'ik widać, że jest jutro urodzinkowy. Widać. Alchemia X-Play? Yes, of course. Wyłączyłem już. Jakby mówiłem o tym, że ją wyłączę, a i tak nie wyłączyłem, więc... Więc chyba pokczampik. Dobra, 15 łap do góry, no to teraz lecimy po 20. Widzę, że Pito się zgadza z ilu korów. Jak na razie to nie jest tylko pitosik z korów. Generalnie muszę iść, trzeba chyba teraz, co wy na to, że teraz sobie wrócimy do M1. Wrócimy sobie do M1, wystawię sobie shopa, no i później polecimy znowu na metki. Bo myślę, że z fajnej strony by było pokazać wam, jak generalnie wystawiam shopa, że to jest czysty zarobek, że skąd się w ogóle te wony biorą. Bo jakby z live'a na live'a te wony idą w górę, nie? To też do góry. Tak, kościu, Mordko, wbij na dół na Discorda. To z czego taki pitos się klepie? No z alchemii, z eventów, które były kiedyś tam. Czyli blaski ogólnie, szkaty rybaka. W ogóle mamy jeszcze transfery bonusu, które są na sell, a ich jest. One są dosyć drogie, chyba 1,5 wona. Czy nawet 1 won teraz, nie wiem, jak jest ich więcej, to nie wiem jak z ceną będzie. Tak, to włączamy oczywiście. Tą włączamy, tego shopa włączymy. No generalnie dobry pitosik jest. Pitosik się zarabia, bo trzeba zarabiać na postkę Harpagon. Około 1 won, no to około 1 won. Myślę ten transfer na spokojnie może być warty. Tutaj ziomek sobie dropi. Ale my chcemy się tylko tutaj pozbyć i polecieć sobie do M1 i wystawić sobie szopki. Zobaczycie jak ja mam chyba 4 wystawiasz obok dozorcy na przykład. Jakby to też jest, to też zależy od tego gdzie chcę. Jakbym wystawiał na noc, to oczywiście nie obok dozorcy, bo wiadomo, że mi zbiją tego szopa. Ale, o, widzę metki szukane. Nie, no co ty, jakie metki, Anka, jakie metki. Zastanawiam się, czy jeśli chodzi o alchemię, to nie wystawić. Pieniądze na szopie, poszły blaski, wszystkie blaski. Chce ktoś w ogóle kupić blaski, bo mam jeszcze 23 sztuki. 23 sztuki mam blasków, chce ktoś kupić? 6 zmianek to też niedużo, ja mam chyba 14. Ale co mam zrobić, żebyś mnie dodał? Wbij na Discorda, na dół. Albo mogę się... kiedy blaski otwierasz? Blasków nie otwieram. Blaski na sell poszły. Czekaj, zapytam się Ragniera, gdzie jest. Elo, Ragnier, jesteś? No, co tam? Jesteś M1 czy gdzieś tam? Ta, będę za jakieś 3 minuty, bo właśnie ja... Jakie CH? CH4. Dobra, to powiem. CH4, strażnik wsi, będzie gościu 52 level do gildii. No to gituwa. Dobra. CH4, M1, strażnik wsi, podbijaj. Niebiescy oczywiście, Gino. Szymon Walder, dodać się tam mój współgracz, po prostu też osoba, która też zajmuje się dodawaniem. Ile masz wonów?
No zaraz zobaczycie, ile piekielnych bonów weszło na... Juhuhu! Pieniądze! Pieniążki! Pieniążki! Mikros? Nie, mikro działa, wszystko działa. Kurde, Nick Ozeti nie ma jeszcze, tak słabo wchodzą. Generalnie jeśli chodzi o Berka i o wszystko, to jest totalna masakra. Totalna masakra. Ale super, to jednego shopa tylko musimy wystawić. No nie, patrzcie, to jest akcja na CH1. Czyli po prostu wchodzisz na inny serwer. Ale jest Pitosik. Pitosik się zgadza. Pitosik się zgadza. Pitosik się tutaj będzie zgadzał. Zobaczycie, ile pieniędzy aktualnie sobie wrzucimy z shopa. Gdzie mamy shopa? Gdzie jest shopek? Tu jest shopek. Pyk. Pyk. I patrzcie na to. Co tutaj się będzie wyprawiało? Zobaczcie, co to za piękne liczby wlecą na rejon. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest unbelievable? Czy to nie jest piękne? To nie jest piękne? Czy to nie jest piękne? Serduszka dla czacie! Serduszka dla czacie! Kolejne pieniądze wbiły z shopa. Nie sądziłem, zobaczymy. Ej, to ja się już boję. Ja się już boję, co będzie na tym. Ja się już boję, co będzie na tamtym. Glami. 29 zł. Buźka mrugająca okiem. Co się dzieje? Co się dzieje? Dziękuję, Glami, za 29 ziko. Ja pierdziu. Ta co wleciała. Patrzcie, jest stówkę już tutaj ma. Oczywiście zmieniamy tutaj. Dziękuję, stówka tutaj wleciała. Kurczaki, masakra. Dziękuję wielkie jeszcze raz. Buźka dla... Zróbcie spam serduszek dla... Spam serduszek dla... Ani oczywiście. Robimy spam serduszek dla Ani. Gdzie mamy tu? To nie to. Spam serduszek dla Ani oczywiście wlatujemy. Ze spamem serduszek. Nie umiem się połapać, który to był ten cel. Halo. Dobra, mam. I tu oczywiście 100 ziko. Zmieniamy. Ania pnie się do góry. Ania pnie się oczywiście do góry. Pieniążki, dziękuję Ania. Siema majster, siemaneczko. Yo. Elo, 320. Serduszka, siemaneczko. 29 osób. Pozdro wszyscy. Spam serduszek dla Ani. I dobijamy 20 łapeczek w górę. Dzisiaj jest energia, dzisiaj będzie petarda. A gdzie z maski dropiłeś, ile za sprzedawałeś? Sprzedaję po 2kk za sztukę. 2kk za sztukę. Nie no, takie rzeczy. Nie, do usług. Ania, dziękuję. Dziękuję, Ania. Serduszka dla Ani jeszcze raz. Serduszka. I wbijamy jeszcze tą drugą postką. Czekajcie. CH1 też. I zobaczymy, jak tam. Jak tam jeszcze alchemia i jak tam też jest pełno pieniążków. Tam, no. Masakrito, co tu się porobiło. Ania tutaj potężnie wjechała, dziękuję wielkie jeszcze raz. Czy Ania się zatrzyma, czy Ania tu jeszcze dzisiaj zaistnie? Nie wiadomo. Na razie w dzisiejszym dniu jest totalną dominatorką tego streama. Dobra. Tego już nie chcemy. Tu możemy wejść na te konto. Ale teraz pytanie. Wchodzę na shopka. Ten shopek jest obok. Ten shopek jest obok. Tutaj. I teraz pytanie. Czy tu są jakieś wony? Dwa wony. Myślę, że i tak jest spoko. Dwa wony i tak tu są. Więc git. Ale będzie trzeba wystawić shopa. Jutro w Monday pokam może później na Discorda, nie na TS-a. Kto będzie 20 łapką w górę, niech się pochwali na czacie. A my tutaj sobie tylko wystawimy jedną rzecz, gdzie my tutaj mamy tu. To trzeba zdjąć, pyk. Można te płotki wystawić, za ile tu mamy?
225, 225, 225, pyk, 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 cyk, cyk, pyk. Skupujemy to, picobello, magnifique. Siema, na jakim CH jesteś, koleś? Jestem na CH1, CH1. Nie można tego kolca na polsce zrobić, wyskakuje mi błąd, na głównym nie mogę wejść. Mighty Waffle, jeśli chodzi właśnie o tą sytuację, to napisz do mnie na fanpage'u, na którym w ogóle Ani trzeba dać moderatora. Trzeba dać Ani moderatora, bo już zasłużyła jak najbardziej. Ania zasłużyła tutaj na moderatora. Dobra, to mamy, to wszystko mamy. Dziękuweczka jeszcze raz. Napisz do mnie na fanpage'a, tam ci wszystko powiem, bo nie chcę pisać na streamie nazwisk czy coś. Nie chcę pisać nazwisk na streamie, więc wszystko ogarniemy PW. Na PW wszystko ci odpiszę. No i nic, dobra, tu jesteśmy, Kobat, no siema, siemka, siemka. Witam, witam, co tutaj jakiś, nie gryzę, Bonini, Obsidian, dobra. Aha, trzeba tego shopa zamknąć w ogóle. Dobra, mamy kolejne pieniążki, kolejny pitosik. Dobra, i trzeba wystawić ten. Co nam zeszło w ogóle? Czy jakieś rubinki? Nie, rubin nam nie zszedł. Jadeit nam nie zszedł. Onyxy trochę poschodziły. Czyli nam onyxy poschodziły. Nie onyxy, granaty nam poschodziły. Jadeity mamy dalej. Dobra, czyli dalej będzie Alucardio za donate. Alucardio. Za co moderator jej? Mortko, Ania mi mega pomaga. Jakbyś nie zauważył, wysłała mi już 100 zł. To i tak jest super. O byki. I też generalnie Ania z Anią już się... Ania jest tutaj od początku. To za to, że z gildii, do gildii nie doszłaś. Masz oczywiście, Ania, tutaj moderatora. Zmień sobie w ogóle ten nick. Daj sobie Ania, ale bez tych brzydkich takich znaków. Ten J coś tam, coś tam, coś tam. Daj sobie Ania, na przykład Ania serduszko i będzie lepiej to wyglądało niż Ania jakieś bazgroły. Tyle ci powiem. Dobra, co tutaj możemy zrobić? A, możemy dać tutaj tombołek temu shopowi. I wystawić sobie... jeszcze pójdę po więcej tych. Pójdę sobie po więcej. A blaski mogę w sumie rozdać jutro. Jutro rozdamy. Mamy 70 blasków. Jutro rozdamy te blaski na streamie. A jak? A jak będziemy rozdawać? Jutro będzie dzień dziecka. Jutro też streamek urodzinowy. Będzie cel ogólnie urodzinowy. Cel donate'ów będzie urodzinowy. Ja też wam będę, tak można powiedzieć, donate'y dawać w postaci konkursów. Jeszcze sobie jakby ogarnę generalnie cały plan streamka. Dasz wona? Nie, byku, nie daję wonów. Nie daję, bo sam na nie długo tutaj pracowałem. To nie jest tak, że to jest 5 minut roboty. Mam, zaraz będę? Okej, okay. Szymon Weidel, zaraz mu powiem. CH4, strażnik wsi. Czekajcie. Gdzie ten chłop, co chce do gildii? CH4, strażnik wsi. Niech gość... to jest ten Szymon Weidel. Szymon Weidel. Szymon Weidel, on chce właśnie do gildii. Dobra, gdzie... W sumie... Możemy. Wiem, to żart był. Spoko. Ha! Dobry żart, nabrałem się. Dobra, wystawiamy sobie shopa. Mogę wam przerzucić obraz z tego. Przerzucam... nie. Dobra, gitara siema. Oczywiście rubiny. Jak na razie po tyle wystawiamy. Zobaczymy, jak nie będą schodziły. No to nie będą schodziły i tyle w temacie. To będziemy trzymać, aż będą schodziły. Bez kitu. No bo na nich jest największy zarobek. Na nich jest największy zarobek. To jest, to są pieniądze, pieniądze marzeń. Jeszcze my tu mamy strasznie dużo pieniędzy, ile możemy zarobić. Nie wiem, ile możecie w sumie wy policzyć. Dawajcie, policzcie, ile mi wyjdzie, ile wyjdzie ogólnie wonów za tego shopa. Możecie, kto idealnie poda, poda tutaj, podliczy i poda idealnie
zawartość. A to może coś tutaj odpalimy? Może jakieś blaski dzisiaj polecą? Dawajcie, zrobimy taki konkursik. Liczymy, ile tutaj jest wonów i ile tu jest KK. Więc kto tutaj policzy jak najlepiej? Net jest tańsze niż kiedyś na ocenie po 3,8 wiona był. Tak, wiem. Spadła cena rubinów? Tak, spadła, byku. Spadła z 4,2, spadło na nawet do 3. Muszę ci powiedzieć, nawet do 3 spadło, więc to jest lipka. No i mi dosyć te rubiny i tak długo schodzą. Wystawimy sobie to taniej niż normalnie, tak bym po 1,7. Zobaczymy, może będzie tak superowo, że zejdzie. Pożyjemy, zobaczymy. No i dla osób, które idealnie tutaj policzą, ile tutaj będzie woniksów z tego shopa, to jakaś nagroda oczywiście przysłuży. No oczywiście, jeśli ktoś to zrobi dobrze. 9,5. Granaciki po 7,5. Generalnie mocno spadły ceny. Ceny są mocno zaniżone. No bo też strasznie dużo osób dropi właśnie alchemię. Też to widzę po tym, jak w DT ogólnie obstawiają spoty. No i onyksik za... Za ile był onyksik? Tak, chyba tyle. Chyba jo. Chyba mamy wszystko. Tyk. Wystawcę. Dobra. Gitara się ma. Siup. Dobra, jesteśmy tutaj. Co to nam piszą na PW? Harpagon! Jest, to jest 120 tutaj zapisane. Harpagon oczywiście. Jest napisane 120, byku. Jest napisana 120. Tu mamy wszystko, myślę, jak najbardziej. Haha, nie chcę, ja mam ile chcę. Spoko. Też mi wydaje, że topowe gildie, topowe gracze z projektu manipulują rynek w metku teraz. Napisałem na fanpage'u, co z rozdobienia konta. Dobra, już patrzę się. Siemka. No, B. Czemu? Co tu się stało? Czekaj, ja tylko odpisuję teraz koledze tutaj na to, co ma zrobić. Dobra, i gitara. Gitara siema. Wszystko ci napisałem na PW. Tu mamy wszystko ogarnięte. Pieniążki są, wszystko się zgadza. 21 won, 210 kk. Ta, bez kitu. A wy możecie dobić, dawajcie, dobijamy 25 łapeczek w górę pod lewikiem. 25 porządnych łapeczek w górę pod lewikiem. Tak, to jest okej, okay. Już ci mówiłem, Przemek Janasz, że to jest bardzo dobra cena, generalnie. To jest dobra cena. Siup. Dobra, myślę można... Sam nie wiem, ile z tego shopa mogę wyciągnąć. Jak ktoś to policzył, to szacun dla ciebie, mordko. Na razie policzyliście tylko rubiny. Dobra. Gdzie my musimy lecieć? Teraz polecimy sobie dalej na te wężowe, myślę. Dalej na te wężowe i zobaczymy, jak teraz będzie z respem. Bo jak na razie to było, no tak średnio bym powiedział. Tak średnio bym powiedział z tym respikiem. Left. No.
Dobra. Co tam pan pseudonim? Co tam się śmiejesz? Co tam za chichy śmichy są? Co tam się wyprawia? Dobra. U mnie tak sobie na pustyni? No generalnie teraz jest wolne. Jest piątek. Piąteczek, piątunio. I jeszcze święta. Więc, co za tym idzie? Wielka, wielka, wielka ilość osób. To tak jakbyście w przerwie świątecznej grali by były blaski co tydzień. Aha, z Alucardio. Ja nie chcę, ja mam ile chcę. Aha! No tak, bez kitu. Ja zgadłem, ty nie chcę hajsu ani nic? Nie no, nie wyszło, na pewno nie wyszło tak mało, na pewno nie. 11 won to na pewno nie. 11 won to my chyba z 3 rubinów mieliśmy. Karpadon, u mnie tak sobie w pustyni. Ostatni jaki event był super metku z 9, chyba wszystkie byłem w jednym miejscu. No to ładnie. To ładnie. Jak coś, Mortko, napisałem ci odnośnie tych... odnośnie tego... Chyba mi wszystko działa. Mi się wydaje, wszystko mi chyba działa. Tak. Dobra. Picobello. I zobaczymy, jak teraz będzie z tym respem. Bo o której jest w ogóle respik? Możecie mi napisać, o której jest respik? A ile sprzedaż policzyłem? No, supermetki były, to też widziałem też. Był chyba streamek wtedy, kiedy były te supermetki. Bo zbijaliśmy te supermetki w Sochance. Bo były supermetki i też były, no już te wielkanocne normalnie, nie? Dobijamy 25 łapek górę, oczywiście. Dobijamy 25 łapek górę. Okej, okidoki. Zobaczymy, czy to jakiegoś metka znajdziemy. To będzie bardzo, bardzo dobre pytanie. Czy na tym respie coś będzie, czy jakiś metek będzie? Nie mam pojęcia. No i pozdrawiam w ogóle 28 osób na lewiku. Lecimy sobie dalej z potężnymi metinami wielkanocnymi. Tak w ogóle, jeśli jeszcze nie wiecie, to możecie wpaść na grupkę na Facebooku Ziomeczki Xplaya, którą wam właśnie podlinkuję. Bo jeśli kogoś jeszcze nie ma, to omija was na przykład albo jakieś zdjęcie z ekipą w metku. Za niedługo też będziemy wrzucać zdjęcie z ekipą z gildii. Będzie hashtag nasza gildia, nasz daj coś, byku, co chcesz, powiedz mi, Bartek Leśniara, co chcesz, to ja chętnie ci dam. Co chcesz do wyboru, do koloru? Mogę ci oddać moją postkę. Więc jest lipka. Na grupkę możecie wpadać. Oczywiście was od razu was zaakceptuję. Tutaj zobaczę, czy ziomek odpisał. Ziomek odpisał w trakcie tego? Nie odpisał. Chce ktoś kupić pisanki? Jak ktoś chce kupić pisanki, to zapraszam do Mike the Waffela. Skontaktujcie się. Miko nam tutaj nie odpisał. Tu jest wszystko. Nie, dziękuję. Dobra. Ja to bym chciał riba takiego nie za słabego. Generalnie nie mam żadnego riba do oddania. Serio. Jakbym miał jakiegoś riba do oddania, to spoko, ale nie mam. Nie mam ribka. Mam tylko ribka tego, co mam na sobie. Miko, to ja jestem. Już zrobiłem to, co napisałeś. Wielkie dzięki. Pozdro. Jak ci się uda, jak wszystko będzie pomyślnie, to... mam nadzieję, że będzie ci dobrze...
I to jest ziomek w takim kapturku. Kaptur z tyłem jest w takie niebieskie tło. Niebieskie tło Mightwaffel. Witam ponownie. Derakuja? Kto weszpie Xplay jutro na live urodzinowym? Aha. Kto weszpie jutro na live urodzinowym? No generalnie będziemy robić nowy cel. Taki cel po prostu urodzinowy. Nie wiem. Jaki macie pomysł, jak nazwać ten cel urodzinowy? Jak nazwać cel urodzinowy? Ja mam Riva plus 9 do zrobienia. Możecie wy podać, jak wy byście nazwali cel urodzinowy? Nie wiem, nasz. Nie wiem, uśmiechnięcie? Nie, jakby to powiedzieć. Ta, bo Alucard musi mieć moda. No, bez kitu. ta. Ma małe X-playe, hehe. Na flaszkę? Nie, no co wy. Nie będziemy. Na streamku raczej nie będziemy pochwalać alkoholu. Bo wiem, że też mnie młodsze osoby oglądają. No i aż tak to nie jestem szalony. No i też w internecie nie chcę pokazywać. To jest nie. Jakby nie mój klimat też. Jeszcze mogę wam powiedzieć, że generalnie no coś tam chcę chlipnę czasami. Ale od Sylwestra? Od Sylwestra chyba już. Jeszcze teraz ta sytuacja, która jest teraz. To też ze względu. Dobra, Martki. Dla rozplot dla BMA. Bo mogę. Na torcik. O! Na torcik. Albo na uśmiech. W sumie mógłby być na uśmiech, albo na lepsze jutro. Support podejście, brawo. Nie wiem, na co się ustali ten cel. Zobaczymy, jak to będzie. Się pomyśli. Na torcik mówicie? Na torcik mam ustawić? Na torcik? Spoko. Pomyślimy jeszcze nad jakim tym. Czy na torcik, czy może. Nie wiem. Bo na urodziny to tak sztucznie, nie? Na urodziny to tak sztucznie by to wyglądało. Dobra, Mortki. Tak, żeby miał uśmiech na twarzy, dobijmy 25 łapkę w górę. Tak od serduszka dla każdego. Kto jeszcze tego nie robi? Zróbmy to. Pokażcie, że macie moc, pokażcie, że jesteście turbo najlepszymi widzami X-Playa. Wygodnie ci w tych słuchawkach dusznych na dłuższą metę? Nie, generalnie je sobie używam, a tak to mam te. Tak to mam SteelSeriesy. Takie większe, one są mięciutkie i fajne. Tylko jak sobie zakładasz na głowę, to wyglądam po prostu jakbym miał podbijać świat. Po prostu. Czekajcie. Dobra, już powinno być wszystko git. Generalnie mam takie niedouszne, tylko mam już takie większe. Takie bardziej wygodne. Więc generalnie wolę w tamtych sobie siedzieć, ale jak mam live'ika, to wolę w tych. Bo lepiej to wygląda, niż miałbym mieć tu taki wielkie słuchawy. No i też wolę tak po prostu. Każdy ten jest agresywny. I nas chcą tutaj bić ciągle te mobki. Dobra, to damy tu. No i generalnie mam nadzieję, że jutro będziemy się fajnie bawić. Oczywiście jakieś konkursiki. Nie mówię, że to będą jakieś wielkie konkursy, bo dostałem wczoraj. Dostałem jakieś itemki też dla was. Ja też coś od siebie wyłożę. No i. A mikro masz ze słuchawek czy kupione? Mikro mam. Wszystko jest jakby w opisie. Mikro mam takie tutaj. Generalnie uzbieraliście tam cel na statyw. Więc taki statyw tu będzie montowany i będzie ładnie wyglądało. Jak myślisz, że ma sens robienie odłamków na 3-4 postacie, bo na tyle mam czas? Pewnie, zawsze jest sens. Zawsze jest sens zrobienia odłamków na tyle postaci, no bo to też jest fajny zarobek. To też jest oczywiście fajny zarobek. No i tyle w temacie.
Dobra, tu mamy wszystko ok, tu też jest wszystko ok. No nic, czekamy na respa. Respik jest za te... Nie wiem. Nie wiem, bo ten respik się zmienia. To jest raz jest 15, raz jest 12, raz jest 10. Nie wiem, jeszcze nie wyczułem tego respa po tej przerwie. Było 12, czasem się tam zmieniało, nie wiem. Ty na 10 lecisz? Tak, lecę na 10 postaci. Jeszcze mam dwie surki do zrobienia. W sumie jedną surkę i dwa kory. Jedną surkę i dwa kory, bo nie ogarnąłem. W N2 był dzisiaj 10 po. Aha, okej. Okay. Czyli 10 po jest. Czyli jest około 10 po. Dobijemy 25 łapeczek w górę. No może umie, może to zrobią. Ale szukamy tutaj metków. Szukamy ogólnie metków. Szukamy, bo trudno tutaj z metkami. No, mam nadzieję, że w końcu znajdziemy jakiegoś metka i polecie z niego magiczne jajo, bo jak na razie w ekwipunku nie mamy żadnego magicznego jaja. Możecie powiedzieć, co? Jakim sposobem? X-Play nie ma żadnego jaja. Po prostu, bo dzisiaj był taki dzień, w którym prawie w ogóle nie dropiłem jaj. Serio. Nie dropiłem w ogóle jaj w dzisiejszym dniu, więc miałem taki chilloutowy bardziej dzień. Pod względem tym... generalnie na moim kanale masz odcinek z wydropienia, z wytwarzania 100 korów. Masz odcinek z wytwarzania 500 korów. Masz odcinek z wytwarzania z 1000 korów, ponad 1000 korów. No i będzie też na dniach, myślę, kolejny też odcinek. Tak, ze 100 było, był ten Antyk Rubin, był Antyk Rubin. Ze 100, bo tego nie widzieliście, bo na grupce na Facebooku wrzuciłem klipa, bo nie wrzuciłem go do odcinka, że wleciał nam Antyk Rubin, więc tego może nie wiedziałeś, że z tej z tego właśnie, z tych 100 korów wleciał nam jeden Antyk Rubin, bo tam w ogóle na tym klipach nie przerobiłem Rubinu. Więc pondro. I wrzuciłem wam na grupkę właśnie to i osoby też to zobaczyły, nie? Więc taki mały fail wleciał, ale odbiło się to też tym, że może osoby też mogły sobie wpaść na grupkę. Też w opisie było wszystko poinformowane, że takie miejsce było. Siemaneczko awokado, yo yo, witam cię bardzo serdecznie. Ile wleciało wtedy wonów? Gdzieś około, czekaj. Dwa wony z tego i gdzieś około było, gdzieś około, myślę, sześciu wonów, myślę, na spokojnie sześć wonów było z tego. Sześć wonów z takiego ulepszania ze 100 korów. No jak masz farta, nie? Jak masz farta, tak jakbyśmy nie mieli farta i by nam nie ulepszył, nie ulepszyłby nam Antyka, to byśmy mieli te dwa wony, nie? Ale tak mieliśmy farta, no i skończyło się na 6 wonach. Więc to już jest fajnie, nie? No, to zależy też... Alchemia jest czasami taka, że to zależy dużo od szczęścia. Czy nam po prostu pali, czy... nam nie pali i ulepsza, pisuś, gancuś. Możesz... Można też na pewno z tego więcej wykręcić niż tylko 6 wonów. 6 wonów, tak to jeszcze... Tak, wiem, że mam PW, bo widzę, że mi tu ciągle coś przychodzi. Sprawdzam. Dobra. Leg Diament, wyborny, znakomity. Siemneczko Marcin Mościński. Yo, yo, witaj. Siemneczko Atish. Siema, witam. Dawajcie, dobijamy 25 łapek góry pod lewikiem. Padliście od razu 3 osoby. Nie, 2 osoby, więc 24 łapeczki w górę. Tak od buta wlatują. Na rejon. Dobra. I szukamy metków. Zobaczymy, jak teraz będzie z matkiem.
jak teraz będzie z metkiem i czy teraz w ogóle będzie jakiś respik, czy my tu znajdziemy w ogóle jakiegoś metka bez kitu. Jakie jesteśmy CH? Numer uno Denitalia. Numer uno Denitalia i powinien tu być już jakiś metek. Jest. Jesteśmy na CH1. Jest godzina 23:11. A ja się pytam, gdzie tu jest do kurczaków respik. Halo. Gdzie tu jest respik? Moi drodzy, ja nie mam pojęcia, gdzie jest respik. Może wy wiecie, może wy mi powiecie, gdzie jest respik, gdzie on się podział, gdzie są metki. Jest i antydrop, jest i zadymiarz, jest i top 1 zadymiarz na serwerze Polska. Ale fajna zadymka była dzisiaj rano. Jeśli ktoś nie był na streamku, orka. Była ostra orka, była masakra. Miła była ostra masakra. Jest i antydrop, dokładnie. No i DT zrobione. Ua! Jak tam? Coś tam ulepszaliście, Ania? Czy tak sobie robicie for fun DT? No nie, tu jakiś ziomek jest. Tu jakiś ziomek jest, to sobie zmienimy CH. Zrobimy tak, zmienimy sobie CH. Dajmy mu to CH, niech będzie. Ktoś mi napisał, jakbyś mógł jeszcze raz napisać. Bo zmieniłem CH idealnie, jak do mnie napisałeś, byku, przepraszam. To niespecjalnie. A to twój? To twój szaman był? Ten z okrutnym? Pan pseudonim to twój był szaman? Ten taki, co tam na skilla każdego miał? To twój? Serio? Harpagon. Mam 10 level, na psy nie daję rady. Na, gdzie nie dajesz rady? W lochu nie dajesz rady, czy gdzie? Aha, to twój ziomek. Myślałem, że o Karweliusza ci chodzi. Ale ten to był topeczka. Topeczka, topeczka światowa. Ładnie, ładnie tam Ekuma. I ty gdzieś ładnie zarobiłeś. Jak zarobiłeś? Powiedz, możesz się pochwalić. Nieźle mi dziś przecież Rubin wszedł antyczy 4 wony zarobione. Oczywiście. Tylko Rubin nie kosztuje już 4 won. Rubin już nie kosztuje 4 won. A z nudów robimy, ja głównie metki zbiłem, a ludzie z gildii robią resztę. A, spoko. To ładnie. My też sobie oczywiście jakieś tam DT oni już latali. Ja nie mogłem, bo mnie nie było. Ale oni sobie też DT latają na spokojnie. No i później oczywiście będziemy klepać i lecieć na inne metki. Halo, gdzie tu są jakieś metki? Czy ja nie wiem, czy tu jest tak serio dużo osób? Czy co się dzieje? Bo ani jednego metka tutaj nie znalazłem od tej pory. Całego live'a teraz i nie wiem, nie mam pojęcia, o co chodzi. Co ty gradasz, debibułka? A ile pytałem jakiegoś gościa, to mówisz, że ten mój 3.7 do 4.3 wona? Czekaj, ja wystawiam po 3.3. Ja wystawiam po 3.3 i mi nie schodzą. Wystawiam po 3.3 wona i mi nie schodzą, byku. Generalnie po tyle już chodzą. Po 4 wony, po 4.2 wona na pewno ci nie zejdą. Jutro prawdopodobnie 70 level bijasz. Uła! Uła! Ładnie, ładnie ciśniesz tam z levelkiem. Ładnie, ładnie. Dobra, jutro prawdopodobnie 70 level Harpagon. A, nie dajesz rady wielkanocnych. Ja za jakieś 4 godziny level up do 9.5. O tak, Sarok, w końcu 9.5 będzie na rejony. To ładnie. No, jak u was sobie wystawiłem 100k czerwonych, nie schodziła u was gitara. No bo generalnie powiem ci, że Gino to jest królestwo, w którym
Jest to królestwo, w którym jest handel. Jest to królestwo, w którym jest handel. Mam tyle na to, czy body, czy mental na dropek core. Generalnie, jeśli nie masz ekwipunku, to najlepiej jakbyś wziął sobie mentala i poleciał sobie do lochu map, bo tam nie musisz mieć buffa, nie musisz mieć nic. Generalnie z silnym ciałem ustoisz lightowo. O, patrzcie, mamy metki, czyli res może być teraz. Czy res był teraz? Teraz pytanie jest takie, czy res był teraz, czy po prostu wbiliśmy na CH, który jest wolny? Nie mam pojęcia. Teraz, o to jest. Nie wiem, co tam się stało. Ania, co tam? Nie, Ania, takich rzeczy nie banujemy. Takich rzeczy nie banujemy. Jeśli chodzi, Ania, w ogóle o banowanie ludzi. Jeśli chodzi o banowanie ludzi, w ogóle wszyscy moderatorzy, to tylko ja timeoutuję. Jakby na razie mamy za mało ludzi, żebyście to wyrobili. Wy możecie, wy co możecie robić? Wklejać grupkę do Facebooka. Grupkę na Facebooka, ostatni odcineczek możecie wkleić. Jak zawsze spoko, dobra, to można. Nie, jakby nie miałeś bana, tylko miałeś timeouta. Czy miałeś usunięty swój czat, bo tam przeklnąłeś, wulgaryzmy były. Ania powiedziała, wulgaryzmów to my tutaj nie tolerujemy. Dzisiaj 66 wpad, a to w sumie już Kazioks. Kazioks, ale no nie, to też nie chodzi o to, że masz pisać, nie? To też nie chodzi o to, że ty masz pisać, tak? Bo kulturę też trzeba zachować. Też nie ma tak, że będziesz... ładnie ci kanał się rozwija. Jak byłem 2 tygodnie temu, to po 10 osób miałem. 2 tygodnie temu było 10 osób? Co ty gadasz? Nie no, generalnie ciśniemy. Fajnie, że to tak fajnie leci. Kto by w ogóle 25 łapeczką w górę? Niech się pochwali na czacie. Body pluje, mentalizuje. Ban? Nie no, co ty? Nie ma żadnych banów. Generalnie ja nie banuję osób na czacie. Nawet jeśli jakaś osoba jest strasznie niemiła, to po prostu śmieję się. I tyle. Niech, jeśli to sobie... A mam zacząć temat ziomalem, co to kiedyś? Nie. Nie, proszę nie. Proszę nie. Proszę nie. Kazioks, proszę nie. Jeśli życie ci miłe, to proszę nie. Menton pluje. No generalnie teraz sobie też zaczęliśmy tym mentalem, jeśli też widzieliście na moim kanale. Mental wlatuje na rejony. Po ile ty godzin dziennie grasz? Tego nie wiem. Tego nie wiem, bo ja też nie gram tylko w metka. Tylko teraz, teraz jak mamy tak wolne, to ja nie mam co innego robić, bo nie mogę na trening wyjść. Mogę na trening wyjść, ale muszę brać pod uwagę, że jak mnie złapią, to to 5k z portfelu ucieka. To wiadomo. A tak, to bym na pewno sobie poszedł pobiegać. A w co gram jeszcze? Generalnie, tak, co trenujesz? Biegam. Biegam i też trenuję dzieci grając w tenisa. Z tenisa macie też filmik na kanale, więc jeśli ktoś szuka, to możecie zobaczyć. Jeśli ktoś chce zobaczyć, to oczywiście jest na moim kanale. A jeśli chodzi o to, w jakie gierki jeszcze gram oprócz Metina? To, na przykład gram w CSK, tylko w CSK też dawno nie grałem, ze względu na to, że rozwijamy teraz ten kanał i skupiam się bardzo na tym, żeby zachować tą publikę, którą teraz mamy i żeby was czymś zainteresować tym. No i teraz na przykład lecimy z mentalem, który wam się też mocno podoba. Lubicie go oglądać, co też widzę po łapeczkach w górę pod odcinkami, bo ładnie. Ogólnie teraz podoba mi się to, jak się rozrasta kanał, jak w ogóle wyglądają live'iki, więc no, jesteśmy najlepsi. Jesteśmy najlepsi. A jeśli chodzi o gierki, w jakie jeszcze gram, to gram w Fortnite'a, w CS'a, w GTA dawno nie grałem, muszę wam powiedzieć, w GTA dawno nie grałem. Też chciałbym na przykład z GTA zrobić jakieś streamki, ale internet, który mam, uciągnie Metina. Fortnite'a też uciągnie.
CS-a też uciągnie, ale innych gierek już takich wymagających. Komp da radę, tylko streamek nie da rady. Internet nie da rady. Na pewno jeśli to by była gierka single player, bez połączenia w ogóle z siecią, to na pewno Wiedźmina czy coś tego typu dałoby się grać. No ale też wiem, że jesteście tutaj głównie dla Metina. No i też widać to po innych twórcach, że jak robią dane serie z gierek, które robią mi fajne wyświetlenia, a później robią jeszcze dodatkowo jakieś filmiki po prostu takie pod to, żeby zapchać te... żeby nie było dnia na przykład bez filmika, to widać, że robią o wiele, wiele, wiele mniejsze. Na czym więcej zarobię? Rudy czy metki? Zależy jakie metki. Ale to też... Patrz, zadajesz takie pytanie, które jest ciężkie. Czekajcie. Na rudach masz dokładnie. Na rudach jest na stałe zarobek. A na metkach masz tak, że może ci polecieć aura i masz duży zarobek. Ale może ci też polecieć nic. Takiego wow. Że KU za 100k, nie? Może ci polecieć aura i masz te 10k w kieszeni. Rudy bardziej stabilny zarobek i teraz też rudy będą w cenie moim zdaniem, przez to, że nie ma tych alchemików, u których się przerabiało właśnie te rudy, więc myślę, że to w cenie będzie, ale w tym momencie na metkach, no w tym momencie na metkach wielkanocnych jest najlepszy zarobek. Jeśli chodzi o metki, to tak. To na metkach wielkanocnych jest najlepszy zarobek. Tylko muszę wam powiedzieć, że coraz mniej. Rury. Nie no, czasami tak mam po prostu, jak dużo mówię czy coś. To się przejęzyczę. No jakby każdy tak z was pewnie ma. Nawet Ania tutaj jest. Co myślisz o wymianie KU na skrzynki z odłamkiem? Są. Opłaca się, jasne. Jasne, że się opłaca. A może ci wyleci o wiele lepsze jakieś KU. Chyba zmienimy miejscówkę, bo to jest niemożliwe, żeby w ogóle tutaj metków nie było. Dużo idzie na tym zarobić? No to zależy, jakie ci koło wleci. To też zależy. Nie skupując koło śmieciowe... A! To raczej... Nie wiem, ja generalnie nie wymieniałem nigdy tam koło. Nie wymieniałem jeszcze tam koło. Więc nie wiem. No, oczywiście. Siup. I teraz pytanie, czy my tutaj znajdziemy jakiegoś metka, czy jak zawsze teraz, no nie ma tych metków w ogóle. No chyba żadnych metków tutaj nie znajdziemy. Dzięki wielkie, że tam pomagacie, koledze. Prokurator Metin 2? Elo? Prokurator już nam tutaj... Prokurator nam zawitał. Ile muszę oddać? Za ZUS, za składki. Ile się należy, byku? Powiedz mi, już sobie odliczymy. A nie! Do 26 roku życia nie muszę żadnych podatków, więc prokurator, hehehe, nie wyszło. A te odłamki w cenie są? Odłamki energii? 3kk podobno teraz schodzą. Nie wiem, czy dalej jest taka cena, ale podobno 3kk. Chcę podróżować.
Polecimy sobie do Red Lasu, zobaczymy jak w tym Red Lasie będzie. Siup. Jak jest shopem? Coś nam zeszło. Chyba Jadeit. Jadeit nam jeden zszedł. Come on, come on! Te odłamki szóste. Te odłamki są! Są w cenie, byku, one są w cenie, mocno. One są mocno w cenie. Kontrolna filmu, jestem zleceniem na Gameforge. Hop, jak kontrola filmu, witam bardzo serdecznie. Z tej strony XP Games. Lecimy sobie teraz z kontrolą do Red Lasu. Taki internetowy GM. O ty! Internetowy GM. To kiedy zapłata w ogóle za filmiki? Kiedy zapłata za filmiki? Jakieś pieniążki będą za filmiki, czy nie? Ruskie tu jakiś wjechał. Ruskie. Privet. No i tyle umiem. I tyle umiem, tyle w temacie. Tyle tutaj możemy pogadać z tym ziomkiem. Nie, no umiem jeszcze takie, ale to nie. Nie będę mówił co umiem. Nieważne, nieważne. O. 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 O, proszę. Czy my wyłączyliśmy? Nie wyłączyliśmy. Gameforge nie ma pracowników, tylko wolontariuszy. Gameforge nie ma pracowników, tylko... No i priviet to też nie jest źle. No priviet, priviet. Szczoć ciebie zawód? Albo... nie wiem, wczoraj mi wbiło srebrną bransę na później dzień za pierwszym. Oh yeah. No i priviet też jest nieźle. No. Kto ciebie zawód, czy kto ciebie zawód, czy jakoś to się tam mówi. Nieważne. A my mamy rękawice. Ja odbiegam, bo myślałem, że rękawicy nie mamy założonej. Ale już mamy. Ty, nie wiem co napisałeś. Jakieś szlaczki tu napisał. Patrzcie, znowu kamyk duchowy, a nam nie poleciało ta. No bez kitu. Tak strasznie obniżyli ten drop, czy o co chodzi? Lecą wam te? Kupiłem plus 6 i... to ładnie, ładnie. Za ile kupiłeś plus 6? Ile zarobku? Kak ci bije zawód? O, kak ci bije zawód? Dokładnie, kak ci bije zawód? Posłówkę niebieską za 21 000? Selnet? Nie, jest git. Dobra cena, mordko. Siemaneczko, Eryk! Yo, 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 witam cię bardzo serdecznie. Dawaj, Eryk, będziesz tą 30 potężną łapeczką w górę na czaciku. 5 000 teraz... Damn! I patrzcie, to jest piękny zarobek, to jest to, co każdy by chciał widzieć tutaj. Siemanko, słyszałeś nutki, dziki pies, Meti, piękny jest tylko. Coś słuchałem na pewno. O! Ania zmieniła nick. Brawo, superowo, super! Ale patrzcie, ile moderatorów jest tutaj na czacie. Niebiesko się zrobiło na czacie. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. To są top 1 zadymiarze. Dobra, Eryk wbił, to ja już muszę spadać. Ania jest. Czemu musisz spadać, Pamsedowi? Już spadasz? No nie, no co ty. Dziękuję wielkie za 31 łapeczek w górę. Jesteście wielcy. Trzymajcie się wszyscy, serio? Nie, no nie wkurzę się, nie wkurzę się, możesz spadać lightowo. Ania i Eryk się tutaj zaopiekują czacikiem. Jak najbardziej. Jeśli musisz spadać, no to nie przytrzymuję cię. Dobranocki i tyle w temacie. A jak będziesz miał czas, to jeszcze wpadnij na live'a. Jeśli jeszcze będzie. Bo nie wiem w sumie do kiedy zrobimy live'ika. Dobra, tutaj nic nie schodzi nam, niestety. Czemu nam nic nie schodzi? Czemu ta alchemia nie schodzi? Będę jutro jakby co? Na spyku wpadaj. 22:00, 22:00 jutro. I chyba też będzie jutro też odcineczek. Ja jestem, ale mnie nie ma? Spoko. Ania jest, ale jej nie ma. No, bez kitu. Kto tak też umie? Muszę zespawać dyfer od gruza? Jeruna, co wy ty za słownictwem?
mówicie. Może zaraz będziemy mówić typowym tym slangiem, typowym slangiem mechaników, nie? Pa jaką choinka, pa jaka choinka się mi zapaliła. Ta, jeśli pozdro dla kumatyk, to wie o co chodzi choinka w samochodzie. Dobra, cecha dwójeczka tutaj. Cecha dwójeczka to jest latana i zobaczymy, czy w ogóle jakiegoś tu metka znajdziemy. Ale chyba ten metek to był tu wyjątkowo. Glami, moje ukryte talenty. No, ta, bez kitu. Nowe ukryte talenty tutaj. Ani oczywiście. Okej. Okay. Dobra. Możecie też napisać, co teraz porabiacie. Czy gracie sobie w giereczkę jakąś, czy gracie w Metina, czy gracie, nie wiem, Minecrafta, czy gracie, nie wiem, w CS-a i oglądacie mojego live'a, nie wiem, tak też się da. Takie osoby też mogą być na czacie. No i tyle. Sobie tutaj zmienimy chyba zaraz CH. Nie wiem, o który jest res metków takich zwykłych. Ale myślę, że coś za niedługo spadnie. Tak jakieś mam przeczucie. Nie. Nie. Konia robię ustajnego i cię słucham? Co ty gadasz, że... Skończyłeś Maros bić melejki? Maros skończył bić melejki? Kurde, Maros, ty to jesteś zadymiarzem. Oczywiście metki i odłamki. W ojca... Co? Co, Bartek? Co? Tak w ogóle zobaczę sobie, ile mamy osób w gildii. Ile mamy osób w gildii? 18 już. Jojojo, sel 44 szkaty melej. Tam, bez kitu. Niech skupują te antyki, halo. Niech skupują te antyki na tych shopach. Tak to byśmy już byli zarobieni i byśmy tutaj latali. Tak o, byśmy się bujali tutaj na mieście. Mając... No nie wiem, ile tam z Woniksu wyjdzie, ale dosyć sporo. Okie dokie. Szkaty melej tutaj sprzedawane. O, ty wariacie. A ile z takiej melejki da się zarobić? Ile taka melejka, jaki to jest zarobek? Ile pieniążków? A wy możecie... Ile mamy? 32 łapeczki w górę, możemy dobić 35. Będzie mi niezmiernie miło. I w ogóle pozdrawiam 31 osób, które są teraz na transmisji. Jedną rzeczkę sobie zobaczę. Dobra, czat na żywo jest wszystko tutaj git. Jedną rzecz tylko. Okej. Dobra. Wszystko tutaj mamy. Wszystko jest ogarnięte. Wszyściuteczko. Tylko teraz pytanie, czy jakieś metki się zrespią tutaj nam, czy nie? Bo ten live'ik, muszę wam powiedzieć, że jest najgorszy pod względem metków, bo strasznie mało metków jest na tym live'ie. Zwykłych metków w ogóle nie ma. Ej, tu jakaś pisanka, czy ziomek wydropił z tych mobków pisankę? Zapewne tak. Zapewne z tych mobków tutaj. Gdy... Tam, bokiem, a byczku, boczek tutaj. Boczkiem to myślę, kurde, maluszkiem, takim maluchem. Jechaliście kiedyś maluchem? Ja w sumie nie jechałem nigdy maluchem. Serio, nigdy nie jechałem. Po respie północy spróbujemy drobnąć regnę. No spoko. Tylko jak na razie powiem ci, że tak średnio bym powiedział, bo nawet tutaj nie ma zwykłych metków. Nie wiem, czy respik jest o jakiejś innej godzinie, czy respik jest opóźniony.
Bo metki się respią chyba tak 15 po. Coś koło tego. A tu jak był resp 7 po. Może te 8 minut trzeba dodać, czyli tak za 4 minuty będzie tutaj respik? Nie wiem. Z takich śmiesznych obliczeń. Może, kto wie. Może mam rację. A może nie mam racji. Oj, sorki za lagi. Sorki za lagi, ale coś nam tutaj przymuliło. Metka. Dobra. Siemka, może ktoś ogarnia ceny jaja Nessie Melee? Na pewno Marouz tutaj ogarnia ceny, więc Marouz, weź tutaj pomóż. Weź tutaj powiedz, jakie są ceny. Bo sam latasz melejki. Więc powinieneś wiedzieć. Chyba twoje tematy. A jajko Nessie to nie wiem. Jajko Nessie to tym bardziej nie wiem. Teraz ogólnie dostałem jajko Nessie. A nie wiem, ile ono jest warte. Dobra. Nie znajdziemy żadnego metka. Ja wam mówię, że tak będziemy jeździć, 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 jeździć. I żadnego metka nie będzie. Bieda edition i tyle w temacie. A weź zostaw łapkę w górę oraz suba i dzwoneczek. A weź zostaw. Nessie za 20 ostatnio trafiłem. Za 20 ostatnio trafiłeś? No, no to już macie odpowiedź za ile. Ale typ trzeci? Ajaj, typ trzeci, no to lipka. Ciekawe jak ja będę miał, bo mam dozo Nessie właśnie. I też za niedługo ją będę, chyba mam 6 dni do tego, żeby ją otworzyć. Albo w sumie możemy to zrobić na live'iku zaraz. Podlecimy sobie DM1 i zobaczymy jaki to będzie typ. Czy może perfekcyjna szósteczka? Kto wie? Otwieraj teraz? Spoko, otworzymy teraz, jak najbardiej. Zobaczymy teraz jak będzie. Tylko to mamy oczywiście w M1. A chcę na razie poczekać i zobaczyć, o który jest respik. Bo nie wiem, o który jest respik bez kitu. I my head. Dobra. Otworzymy teraz, oczywista sprawa. Oczywista sprawa, że zaraz otworzymy sobie szkatę melej. Nie szkatę melej, tylko jajko Messi. Nessie. Nie ma żadnych metków, halo. Patrzcie, tu znowu nas tak przymuliło. Metka. Nie wiem, co tu się dzieje. Może jakieś bugi. Dwie łapeczki w górę do 35, dawajcie, dobijamy je teraz tak o 35 łapek w górę, wlatuje tak o na przypale albo wcale. No i tyle w temacie. Czy my tu jakieś metki znajdziemy? Czy my tu jakieś metki znajdziemy? Co mi też, aby tobie też drop typ szósty? Czy też myślałeś, że chcesz wydropić typ szósty i poleciał ci typ trzeci? No i jest lipa. No bo typ trzeci, no to tak średnio bym powiedział w porównaniu z typem szóstym. Jakby sam to też sam to też widzę w tym moim pecie. Jak miałem typ piąty nawet już. Jaka to jest że metka ci też zmuliło. A, to spoko. Czyli generalnie każdemu to muli wtedy, kiedy mi muli, okej. Dobrze wiedzieć, że każdemu muli wtedy, kiedy mi muli. Nie ma metki. Gdzie są metki? Halo. Halo, ja mam pytanie, gdzie są metki? Jesteśmy na CH5. Metków nie ma. Życia nie ma. Resp, moim zdaniem, powinien być teraz.
o tej godzinie, więc polecimy sobie na CH1 i zobaczymy, czy na CH1 wydropimy jakąś rękawiczkę. Miałem pójść na CH1. CH1. CH1 oczywiście. Siup. I pyk. Dobrze, że mam wodę obok łóżka, bo picie chcę. Co ty gadasz, picie chcę? Ja też mam wodę obok ręki na stole. A tutaj jakiś ziomek sobie czyha chyba. Też na metki. Czyli prawdopodobnie resp jest chyba teraz. Nie no, serio, przymula metka. Masakra. Chce ktoś kupić szatę, szaman? Nie no, lajtowo, możesz tak kiedyś pisać. To nie jest jakby jakaś wielka reklama, ale jeśli ktoś będzie chciał kupić, to serdecznie zapraszam do Azutori. No i tyle. Metki, halo metki. Wiecie, o której jest respik? Jedna łapeczka w górę do 35. Kto będzie 35 łapeczką w górę? Niech pochwali się na czacie. Zobaczymy, kto to. Kto będzie tym zadymiarzem, który dobije 35 łapeczką w górę. 35 łapkę w górę. Okej. Teraz pytanie, czy respik będzie teraz, czy respika nie będzie? Myślałem, że ktoś coś skupił z tej alchemii, a to po prostu tak sobie ustawiłem ten szopek. Myślałem, że dużo zeszło teraz. Bez kitu. Myślałem, że teraz dużo zeszło. A w sumie to nic nie zeszło. W sumie to nic nie zeszło, ale okej. Dobra, tutaj mamy wszystko, tu mamy wszystko. Tu też mamy wszystko. Pyk, klik, klik, pyk, cyk. Nie no, jesteśmy CH1. Powinien jakiś metek się już tutaj zrespić. Halo, no policja, no. Weźcie ten reps, naprawcie, bo my tu laptop mi się zepsuł. Jak ci się laptop zepsuł, Eryk? Co żeś zrobił z tym laptopem? No rzucałeś pewnie nim i teraz narzekasz, że ci się laptop zepsuł. Jeśli masz 40 level, Mighty Waffle, to możesz sam sobie założyć gildię, a jeśli nie masz 40 levela, to tam po prostu możesz albo na czacie napisać. Czy jest jakaś gildia do oddawania expa, czy ktoś ma gildię do oddawania expa i tak myślę na spokojnie możesz ogarnąć. A jak nie, to po prostu pytać się tam przechodniów. Okej. Nie znajdziemy tu żadnych. No co tak przymula? Masz 3-5 i chcesz na nim zostać. No słuszna uwaga. No zarobisz na tym najbardziej. Zarobisz sobie na niskim levelu i po tym sobie level upujesz. Zarabiasz sobie ziomek. Zaraz byku, to ja tutaj przyjdę moim piekielnym mentalnym i zobaczymy, czy se tak będzie kozaczył do mnie, nie? Zobaczymy, nie? On pewnie, o ten co mówi, kurczę, że kozaczyć, a on przyjdzie, kurde, 120. A, coś mówiłeś, X-Play? Tak pewnie by było, nie? Tak zapewne by było, moi drodzy. Powiedz mi, jak ci się zepsuł w ogóle laptop? Jak ci się, byku, zepsuł laptop? Bo to, kurczę, jest takie. No, rzucałeś nim. Brat wylał na jego piwo? Co ty gadasz? O nie, najgorzej. Najgorzej. Wylał na niego piwo, nie dało się go uratować? Wiesz, no, wsadzasz do ryżu całego laptopa i no, czekasz na zbawienie. Nie wiem, nigdy nie ożywiłem żadnego urządzenia wsadzając do ryżu. Nigdy mi to nie działało. Więc jak wam działało, to dajcie. Wielkanocny jest 10 po coś koło tego. Jakby on też nie jest ustalony dokładnie, bo czasami mogą zbić metki później, czasami wcześniej. No i to też do końca tak nie jest powiedziane, że 10 po, bo to może być 11, może być to 12. Hmm.
Dobra. Ale to CH1 jest ciągle pełne, masakra. Klawiatura i piwo? No nie, najgorzej. Patrzcie, metek. 80, patrzcie, pobijemy z nim. Pobijemy z nim, bo on sobie nie da rady, ja wam mówię, on nie da sobie rady. To sobie załączymy, to sobie załączymy, pyk, pyk. Alchemia oczywiście, to. No i klepiemy metka. Razem to nam zejdzie, hoppy. Tak szybko, że to fest. Z telefonem to działa, a z lapkiem to nie. Będzie trzeba zbudować kompa za 5-7k. Uła, to taki potężny. Może być, taki dobry. Taki dobry. Nie jest zły, nie jest też jakiś wow, ale myślę, że na metka ci wystarczy. Na metka myślę, że ci wystarczy, lightowa. Ej, bo nie bije go w ogóle. Czarny, magiczne mu poleciało, o wy. A ty, magiczne mu poleciało, no to jest niezgodne z regulaminem. To jest nieprawdopodobne, że takie rzeczy się dzieją. Że nam tutaj nie poleci. No, mu poleci, no wiecie. Taka i 5 doinwestowana? Ta, bez kitu. Weź byku mi też rzuć na takiego dobrego komputera. Weź, nie bądź żyła. Pokaż, że masz jaja. Idę kawkę zaparzyć, bo do trzeciej nie wytrzymasz. Byczku, kawka, co ty słaby jesteś. Jak można pić kawkę, jak można się wspomagać czymś? Ja nie piję. Siemaneczko, Justynka. Yo. Siemaneczko, Justyna, ja się pytam, kiedy my se poszprychamy. Bo mi się fajnie ze z tobą sprychało, na kurde blade. Ty masz... A nie, teraz ma wolne. Teraz wolne masz, to se poszprychamy. W trakcie dnia se poszprychamy, co ty na to? Albo możemy po streamku se poszprychać, no? Lajtowo, to można zrobić. Na czym jest najlepszy zarobek nad swoim zdaniem na początek gry na 30 levelu? Mordko, ogólnie zapraszam cię do odcineczków, które są na moim kanale. Zapraszam cię bardzo serdecznie. Tam masz poradniki generalnie, jak zarabiać bez ekwipunku. Właśnie, muszę sobie oddzielną zrobić taką playlistę odcinków. Nie wiem, czy to się da tak zrobić, ale chyba się nie da. Haha, wolne mam, pogadamy na pewno. Ta, bez kitu. Ej, a masz tam śnieg? Jak tam? Masz tam śnieg tam u siebie, czy nie? Tam jest śnieg, czy nie ma tam śniegu? Bo tam słyszałem, że tam śnieg napadał. Dobra, CH8 nie ma żadnego metka, no bez kitu. Bez kitu, żadnego metka, nie ma... Co to jest? Co to ma być? Na pewno pogadamy, no ja mam nadzieję, że na pewno pogadamy. Innej opcji nie ma. Nie ma innej opcji. CH6, pojedźmy sobie CH6, ale kurde, coś mnie boli. Było palanką, masakra. No generalnie ładne słoneczko jest, da się opalić. Da się opalić właśnie na takim słoneczku. Nawet jest ono skromne czy coś, ale i tak da się. Synek, masz panny? Nie mam. Nie mam panny, synek. Peter, nie mam panny. Nie mam hopy, nie mam babki. Nie mam. Nie no, metków nie ma, no co jest? Respu nie ma, czy co? Czy resp jest wtedy, kiedy wielkanocny? Nie wiem, może tak. I się ciesz? Cieszyć mam? No, bo mogę mieć taką Justynę. Tylko muszę się przeprowadzić, zdać studia i mam Justynę taką. Taką tutaj podbijam. Justynka, chodź. Proszę, Justynka. A chłopaka masz co ty? Aż tak? Nie no. Nie, nie mam. Może nie chcę się wypowiadać na temat tego, ale nie. Ale wleciał? O. Gdzie wleciał? Co wleciał? Kurwa, Piotr, bierz pasata i jedź na dziewczyny. Piotr, bierz pasata i jadymy na panienki. Będę miał wtedy na co wydawać. Ta, bez kitu.
Bez kitu. No i dlatego nie mam. Nie no, żartuję. No ty, że możesz... Aha, ale wleciał, że możesz mieć Justynę. A wiecie, z Justyną jest taka ciekawa sytuacja, że nie wiem, czy brat od niej, czy kolega, oglądał mnie. No i wyszło na to, że Justyna mnie ogląda, a on nie wiem, czy mnie ogląda dalej. On mnie ogląda dalej, czy mnie nie ogląda? Synek, chciałbym mieć znowu 19 lat, zamienimy się. Myczku! Jak ja za 8 minut mam 20? Za 8 minut mam 20 lat. Najgorzej. Za 8 minut. Co ty gadasz, Erik? Możesz mi pasata wtedy? Jadę pasatem wtedy i jestem panem każdej wsi. Jest Mariola, jest Biersa, więc jedziemy pod Giesa. Ta, Morki, no dosłownie. Ile już mamy łapeczek w górę? 40, chyba 3 mi pokazuje. Więc dobijamy 45 potężnych łapeczek w górę pod lajwikiem. Tak, o, od buta wlatujemy tutaj. Jakiś ziomek tutaj stoi, więc... No chyba najgorzej... Jak ona chłopa nie ma. Ona chłopa nie ma, nie ma szans. Ona jest only for me. Ja mam czyszczę i mogę ci dać żonę, dzieci w pakiecie za oddanie twojej młodości i mieć 20 lat. Bez kitu. Bez kitu, oddanie młodości. Chyba nie. Chyba, że to ja, no. Chyba, że o czymś nie wiem. Eno, jestem nowy siemeczko, Jakub Witkowski. Zapraszam do łapeczki w górę, subskrypcji na kanale. No i witam cię serdecznie na moim kanale. Biegniemy sobie do M1. Czekajcie. Siup, siup, siup. Dojeżdżamy sobie do teleportu. Stój, metków nie ma. Za wiele o mnie nie masz? To ty za wiele o mnie nie masz. To ty za wiele o mnie nie wiesz. Mam czekać na resp? Dobra, czekamy na resp. Ale o który jest resp? Ale na jaki resp mam czekać, Piotr? Piotr, to weszli XP'a biednego studenta. No bez kitu, wesprzyj mnie. No ta, bez kitu. Bez kitu, deraku. No lightowo, nie? Wiadomo, za dymeczka. I tyle w temacie. Na jakie metki mam, na jaki resp metków mam tutaj czekać? Na wielkanocne? To ja wolę na wężowe. Ale których metinów? Których metinów? Bo żadne tutaj na razie nie spadły. A te zwykłe to chyba tak średnio bym powiedział. A te 80-ki to my bijemy, łacie panie, w 2 godziny. Te 90-ki strasznie słabo wlatują w masełko. Nie no, to jak wielkanocne, no to lecimy dalej. To my lecimy na wężowe, może na wężowym coś będzie. Może tym razem będzie jakieś szczęście. Dobra, możemy się zabić. Fajnie, alchemia nie zużywała się, więc spoko. Ja ci powiem, deraku, Piotr nie ma tutaj psychy, żeby wlecieć z jakimś doniedzikiem. Nie ma psychy i tyle w temacie. Dobra, lecimy sobie do wężowego pola. Wężowego pola oczywiście. I lecimy sobie. Lecimy sobie oczywiście na wężowe pole. Kurde, nie to kliknąłem. Pyk, pyk. Tu gdzie chciałem. Cyk. Klik, pyk, pyk. Tu musimy się. Chłopie, weź mnie tutaj zabij. Pyk. Gdzie więcej dropisz metinów wielkanocnych? Czy gdzie najwięcej, czy gdzie więcej? No generalnie najwięcej dropiłem na Sochance za tych czasów, co kiedyś tam dropiłem. Co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia, moi drodzy? Hmm.
dobra. Jest git, Deraku, gospodarka pada, jest kryzys, no generalnie jest kryzys. Jest kryzys generalnie, no wam powiem. No jest kryzysik. No może nie każdy ma kryzys. Są takie osoby, które nie mają kryzysu, ale są też osoby, które mają kryzys, gospodarka pada, firma idzie do dupy. No też tak wychodzi, nie? Ale my popierniczamy tym słoniem bez tego speeda. A tak to lecimy teraz, jeszcze berka swoje odpalić, to będziemy jeszcze bardziej popierniczać. Mam już teraz 200%? 197. A jeszcze te 3% można dobić. 3% cashbacku. Firma idzie do dupy, nie ma ludzi. Kurczaki, no to lipa fest. No to jest najgorsze w takiej, można powiedzieć, w takim momencie. To jest najgorsze w takim momencie, że gospodarka właśnie przez to musi cierpieć i osoby też na tym, ale no. Każdy tak ma, więc no nic, trzymaj się, powodzonka tam, mam nadzieję, że będzie jak najlepiej. Mam nadzieję, że będzie jak najlepiej oczywiście. Co tu się wyprawia? Uła, ile tu jest ziomeczków. The Wreck, Teleporter. Wężowe pole, tako, wężowe pole, wlatujemy. Gdzie mi czemu mi w ogóle zleciały znowu te? Znowu mi zleciały te słuchawki. Siup. Biegniemy sobie. Polecimy sobie tutaj. Nie, to jest chyba za daleko. Albo okej, okay. Lecimy tutaj w prawo. Tutaj. Prosto. Gdzie mieszkasz? W Polsce. W Polsce mieszkam, byku. Mieszkam w Polsce. Mieszkam generalnie w Polsce, jeśli o to chodzi. Wszystkiego najlepszego. Dzięki wielkie Piotr za subskrypcję. Witaj ziomeczka Xplaya, yo. Najlepszego. Tam bez kitu teraz taki spam. 100 lat niech żyje nam. Niech mu gwiazdka pomysłości nigdy nie zagaśnie. Niech pieniędzy nie zabraknie. 100 lat, siemaneczko. Tak, dziękuję wielkie za życzonka. 100 lat, niechaj żyje nam. Hej! Tak, bez kitu, 20 latek za mną. Ale ja jestem stary. Stary, are jary. Widać, że XPSI ma nutkę z basem tle. Tak, bez kitu. Generalnie na wierzch, no. 11.04, bardzo dobra data. To znaczy, gdzie są moje urodzinki? Uro, dzięki. Balanga się zaczyna, o. Życzę ci niepalących kowali i gorących szamanek. Ta, bez kitu. Widać, że XPSPA Game for Fun, no dosłownie, a wy dobijacie właśnie z okazji tego 50 łapeczek w górę. 50 potężnych łapek w górę pod live'ikiem. No i oczywiście za 22 godziny lecimy z live'ikiem urodzinowym, gdzie będzie zadymeczka, gdzie będą dymy, moi drodzy. Będą wielkie dymy, będą konkursy, będzie wszystko, więc serdecznie was zapraszam na tego live'ika o godzinie 22 dzisiaj.
Dobra, czekamy na respa ogólnie. Czekamy na respa. Czekamy na respa i zobaczymy. Ale ty chudy? Ja jestem chudy byk. Chudy byk. Chudy byk, byczku. Chudy, chudy byk. Ty w moim wieku byłeś puszysty, a to znaczy, że mam się zmienić. Mam się zmienić? Mam zacząć... Nie, generalnie... Zrób konkursik, znajdź XP'a na mapie. Kupię bodziaka, co ty gadasz? Co ty gadasz, że tutaj jakiś... Nie, no jak ktoś ma, to możecie mu napisać, oczywiście. Jak tutaj shopping wygląda? Nie, no nic nie zeszło z tej alchemii, niestety. Serio, nic nie schodzi. To jest masakra. To jest masakra z tą alchemią. To jest serio, serio masakra z tą alchemią. Siemaneczko Martin, jeszcze raz. Witam cię bardzo serdecznie. Siup. Czy my tu znajdziemy jakiegoś metka teraz na tym respie? Oto jest pytanie. Oto jest piękne pytanie. Siup, czat na żywo. Siemanko Xplay, wariacie, mam pytanie, gdzie teraz Rudy się przetawia, jak gildi nie ma? Nie da się. Nie da się przetawiać, Jerry, nie da się przetapiać. Nie da się przetapiać, Rud. Czekamy do 20 kwietnia i 20 kwietnia dopiero będą kowale i wtedy będzie można przetapiać. Generalnie teraz nie da się nigdzie. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, więc dlatego przetopy są w cenie teraz i są drogie. I z takiego względu są drogie, że po prostu nie da się tego przerabiać. I kto pomyślał, że to byłby piękny zarobek ogólnie, jakby się to zrobiło przed. Zrobisz challenge otwierania jaj, jak będą zmianki, to będziesz... Nie. Nie, nie, nie. Raczej to, byczku, nie dla mnie. Piotrek, nie, to nie dla mnie takie rzeczy. To nie dla mnie takie rzeczy, byczku. Ja wiem, że dużo osób mogłoby być na tym live'ie, jeśli byśmy taką zadymę odwalili. A też nie o to chodzi. Ktoś wyceni Ebo 10 diabły, 10 szab, 20 drop przedmiotów. No jak ktoś z czatu wie, ile to może kosztować, to możecie wycenić tutaj koleżce. Lightowo. Dobra. Dobra, zbijamy to tak. 6 boniksów. Cyk. Odpalamy alchemię oczywiście. Dobra, my bijemy stąd 1,5, okej. Okay. Bijemy z 1,5 KHP, więc lightowo. Dobra, tu wszystko mamy, tu wszystko mamy. Tu też wszystko jest. Więc picobello. Dobra, wszystko działa. Wszystko działa ładnie i przyjemnie. Mam 10,5 na bliskiej 40 doby. Możesz mi wyjaśnić, dlaczego nie daję rady na Maxi Maxi w grocie? Nie mam pojęcia, bo generalnie to jest strasznie dużo. Więc nie mam pojęcia, czemu nie dajesz rady. No i Yangi. Powiem wam, że zaczynam się przyzwyczajać do tych Yangów bez kitu. Bo teraz lecą nam Yangi za Yangami. Nie wiem, czy wy też tak macie. Jakiś bóg? No nie mam pojęcia, ale to jest dziwne. Masz 95 na błyski, to jest... To powinieneś tam nie dostawać w ogóle damage'u, jednym słowem. Damage powinien być 0 i tyle w temacie. Dobra. Szukamy metków, zobaczymy, czy jakiś znajdziemy. Moja żona mówi, że jesteś przystojny, będziesz łamał kobietom serca. Bez kitu. Będę łamaczem. Łamaczem kobiet. Kurde. To źle czy dobrze? To jest zły?
to jest źle czy dobrze? Nie, no to jest źle, nie mogę, nie można być takim. Depremo, elo elo, siemaneczko, yo yo. Tandor. O, metek. Patrzcie, te metki lubią się tak. Te metki lubią się tak właśnie. Dej pan spokój, no dej pan spokój. Kurde blade. Jeszcze dwie łapeczki w górę do 50 łapek. Dawajcie, dobijamy to. Dobijamy to tak, o, na przypale albo wcale. W ogóle jeszcze raz chciałbym podziękować Ani za donejcika, za wsparcie. Dzięki wielkie jeszcze raz. Dobra, wszystko tutaj mamy, wszystko jest. Zbijamy sobie metka i jest the best. Czyli jeszcze jeden metek może być gdzieś tam, po drugiej stronie. Co jest? Co się znowu od Jani pawliło? Aha, bo biliśmy znowu bez niczego. Biliśmy znowu bez alchemii, bez niczego. Co się dziwisz? Co się dziwisz, X-Play, że tutaj ci nic nie leci? Że tutaj sobie padasz bez alchemii? Dobra. Raczej teraz to zbijemy na lajcie. Ale oczywiście wolniej, bo arełki nie ma, jak aura się załaduje. Bo do tej pory chyba nie wiem, czy zbijemy. Nie, nie zbijemy raczej tego. Raczej tego nie zbijemy do tej pory. Więc można powiedzieć, że za 21 godzin 52 minuty lecimy ze streamkiem. Siup. Dobra, gitara siema. Masochan jeszcze nie ma respa? No ale generalnie patrz, tu mam respa, ale nic tu nie leci. Ani nie lecą nam magiczne, ani nie leci nam nic z tych magicznych. No generalnie pogorszyli chyba dropik, tak mi się zdaje. Nie wiem, czy wam też takie G leci. Czemu na schanie nie bijesz metki, wykończ tam na CH więcej zbijasz? Tylko chodzi mi o to, że na Sochance jest pełno osób. Na Sochance to masz full osób, a tu jest troszkę mniej. Ze względu na to zbijam sobie tutaj. Ze względu na liczbę osób na tym, na tej mapce. Myślisz, że dobrze zrobić 3-5 bodziaka na alchemię, na małpy normalne? No tak, jeśli masz szyku, to bodziaka, jeśli nie masz szyku, to polecam zrobić mentali. I klepać sobie właśnie w trudnym lochu małp. Bo nie trzeba na pewno ani żadnego buffka, ani nic. Bo ja generalnie na tych 4 dwójkach potrzebowałem po prostu mieć buffka. Bo bez buffka, no nie dałem rady, nie dawałem rady bez buffa. Niestety, ale traciłem na tym. Oj. Przylogowało. Albo Sure? No tak, albo WPK. Albo WPK zamiast mentala, dokładnie. Nie, no nie ma tu żadnych metków. Znowu nie ma, albo to były metki, które... Albo były to metki, które się nie zrespiły kiedyś. Najwięcej rano wcześniej wstać, wtedy wszyscy śpią. No pewnie, wiadomo. Wiadomo, bo teraz każdy na przykład albo leci noski albo coś. I... metków jest dużo, dużo zbijanych. No a później osoby idą spać, a ty wstajesz i sobie zbijasz wszystkie metki tak o. Dokładnie, to jest też dobra teoria. To jest też dobra teoria. Czy my tu znajdziemy w ogóle jakiegoś metka? Nie mam pojęcia. Fajnie by było jeszcze znaleźć jakiegoś, może zobaczyć, czy znowu nam nic nie poleci tego magicznego jajka. Chcę zobaczyć, czy to znerfili serio, że nic nie leci z tych jajek teraz, bo serio. Teraz strasznie słaby drop miał, tak jak miałem rady, wzmocnienia, co chwilę można powiedzieć, to teraz już, no takich rarytasików nie ma. Takich rarytasików nie mamy na... obecnie. Dobra. Bodziak 300, 250, 50 zwierzęta, że to ujdzie? No raczej tak myślę. Co masz najmniej, żeby usunąć kamyki albo FMS-a, żeby zajmieć i kupić sobie albo od jakiegoś gracza, albo... no generalnie albo od gracza, albo pije się. Masz masz taki zwój usunięcia kadeków.
Nie wiem, po ile on chodzi właśnie w tym. Po ile on chodzi w Red Deathie. Nie w Red Deathie, tylko w IESie. Nie pamiętam. Dobra, szukamy jakiegoś metka. Jesteśmy CH2. Powinien być jakiś metek. Respekt był. Red był, wszystko było. Metki... no nie wiem, czy powinny być. No powinny być, ale... tam mi się wydawało, że był metek, no ale nie ma metka. Tamtego metka pewnie tam dalej nikt nie zbija, dalej. Tamtego tam. Ze względu na to, że no nie da się go zbić. Tylko jakieś ninja by go zbiły. A woje, surki, TP po prostu nie łapią się tam w ten obszar i za daleko on jest. Za daleko on jest. Jest on w miejscu, w którym nie można bić i to jest też lipa. Dobra, czy my tutaj znajdziemy metka? Znaleźliśmy dwa metki, więc to jest pochczampik. Nie wiem, czy serię nie polecimy sobie do Sochanki na następnego respa. O, patrzcie. I tu jest właśnie przykład tego, że osoby i tak dropią. Że osoby i tak ładnie tutaj dropią. Niestety. Jest mi jeszcze trąb, żeby robić dobrze. Te cztery metki na CH na tyle osób to żart. No. No zmniejszyli, bo na początek było ładnie, nie? Wszyscy się pewnie podjarali. Łocie panie, ale tutaj zarobek, ale my tutaj zarobimy. No a w sumie już od dwóch dni tak słabo z tymi metkami, pod względem w ogóle dropu z nich, bo wydropiliśmy ich dosyć sporo, metków, a i tak respik, czy po prostu to co z nich leci, to nie jest jakoś wow jakieś, to nie jest bogactwo. Czekajcie, musimy jedną rzecz jeszcze zrobić zaraz. Tylko pójdziemy sobie na ten czerwony las i przed... A nie, w sumie mamy jeszcze czas. Nieważne. Zobaczymy jak na Red Lesie. Czy tu będzie jakiś metek, czy tu będziemy mieli coś do zbicia. Nie mam pojęcia. 80, może być ciężko. Może być ciężko, bo te mopki dużo mnie biją. Na błyski one mają i niestety... Ale mogę sobie... może być tak, że będziemy długo tego metka zbijać. Ale niech będzie. Zobaczymy jak poleci ten metek. Zobaczymy ile go będziemy w sumie zbijać. Możecie zmierzyć czas. Możecie zmierzyć czas i zobaczymy ile nam na to zejdzie. Ile nam zejdzie czasu na tego metka. Dobra, tu się odpalimy, żeby szybciej bić. Żeby to wyglądało picobello. Miksuję. Ale kto miksuje? Ogólnie? Czy mi ludzie ksują? Czy widzowie miksują? Czy kto miksuje? Ale zazwyczaj no podjeżdżają też osoby ksuć metki. Są osoby, które ksują metki. Niektóre są osoby, które odjeżdżają i nie ksują metka. Ogólnie? To nie. Nie ma tak, żeby mi specjalnie na przykład ksuli. Nie ma tak, ale wiadomo, że znajdą się osoby, które oczywiście ksują, nie? Może fajnie jak te mopki się tutaj zrespią. I wtedy je zbijemy na lajcie, nie? O nie, no i właśnie o te mopki mi chodzi. Na tym musimy sobie... Czemu one wystrzelają się w kosmos? Czemu one tam są? Pik. No nie, serio, Wilka nie walnęliśmy. Wróciłam? Uła, Ania wróciła. Pokazać tutaj czatowi, co tutaj. Jakie się masz w ribie? 4-6. 4-6 jest w ribie. 4-6 jest w ribie. Nie no, nie mamy tutaj żadnej autopotki. Więc nie zbijemy tego tak, będziemy się męczyć po prostu. Siup. Będziemy się męczyć i niestety padniemy chyba. Nie padliśmy. Dobra, ale zobaczycie jak po prostu zbijam te metki. Ania, wiesz, że kolega ma urodziny? Ania? Czy Ania wie, że ma... Teoretycznie moglibyście się nawet skapnąć po tym, że jest napisane...
Wiem od 17 minut. Bez kitu, nie? Bez kitu od 17 minut. Już nie jestem nastolatkiem. Nie jestem nastolatkiem bez kitu. Nie jestem nastolatkiem. Bijemy to. Kolega powinien wyciągnąć szampana i wypić z Dawidów. To będzie jutro. Kurde, to będzie o 22. To będzie na lejwiku popołudniowym. Wieczornym. To będzie na lejwiku wieczornym. Dzisiaj. Takie rzeczy właśnie będą dzisiaj na lejwiku wieczornym. Będą też konkursiki. Oczywiście będą konkursiki. Jakieś itemki też do rozdania mam. Dostałem od kogoś, więc ponderka będzie. Będzie co rozdawać dla osób, które też zaczynają, bo dużo jeszcze jest osób, które zaczyna u mnie na kanale. Będę musiał ogarnąć tą stronkę do ogólnie do losowania. Glami 25 zł. Wszystkiego najlepszego. O nie. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Kto przebije Anię tutaj w donejciku? Ciekawe, jest ktoś taki, który przebije w życzeniach urodzinowych od Ani? O? Dziękuję wielkie. I love you, I love you. Oczywiście trzeba tutaj zmienić. Nie to, nie to, nie to, nie to. O, nie to, znowu kliknąłem źle. O, Ania tutaj wyprzedza w ogóle. Ania w ogóle teraz tutaj wyprzedza Harpagona. Ania teraz dominuje nad Harpagonem, martki. Jak tutaj Harpagon zostaje zmieciony przez Anię, popatrzcie na to. Pyk. I cyk. Pyk, picobello. Aj, aj, aj. No i padniemy sobie tak o. Niestety, no ale sobie padliśmy. Bez kitu. Bez kitu. No i też ogólnie zrobimy dzisiaj też na tym urodzinowym live'iku cel. Cel po prostu taki na urodzinki. Urodzinowy cel donate'ów. Więc jak ktoś będzie chciał mi coś tam wysłać, jakiś tam symboliczny donajcik, to wiadomo, że to będzie na urodzinki. Kurde, ile teraz tych mistyków tutaj jest. To jest masakryczne. Dawajcie, bierzemy ich tutaj na rejon. Myślę, że ludzie przestają grać, bo zmniejszają dropy. Pamiętasz jak... nie pamiętam, bo generalnie w 2015 roku, kurczę, to było 15... To było 10 lat, 5 lat temu, chłopie. 5 lat temu. Jak ja nie wiem, czy ja nawet dropiłem na takich eventach, ze względu na to, że nie wiedziałem generalnie, jest dwa jaja. Dwa jaja masz? O, ty wariacie. O, ty wariacichu tutaj. Sobie poszalałeś, dwa jajeczka. Dobra, zbijamy tutaj te mistyki. Na przypale albo wcale. Ale niestety na te 8-0 z tymi mistykami, no musimy zbijać te mistyki. Chyba nie wiem, jakbyśmy założyli te Q pod błyski, to jakby było, jak wy myślicie, jakbyśmy założyli Q pod błyski, to byśmy tu chyba dali radę, nie? To jakby tak nie trzeba by było odchodzić, myślę. I'm be the major. Nie zbijemy. Jeszcze jeden jest. Piekielnie go zabijemy.
Zabijamy go, tako. Nie chcę tych mobków, żeby nie zrespić, a? No nie, najgorzej. Najgorzej, ale my jesteśmy dywanem. Tylko Ania wspiera ich playa, no najwidoczniej ci powiem. Neraku najwidoczniej. Mistyk tutaj jest zbijany. O której będzie stream? Do której ten będzie? Ja dziś próbuję noskę robić, ale chyba do góra trzeciej posiedziesz. Kurde. Tak, Ania tutaj do trzeciej posiedzi, to ona zaraz w top donatorach będzie. Jak ona zaraz w top donatorach, mówię wam, ona leci w topkę. W ogóle która? Nie, tak. Top 4 jest. Top 4 jest ogólnie. Ania jest top 4, więc brakuje jej chyba 5 dyszek. 5 dyszek do top 5. Ale nie ma szans, żeby Ania jeszcze wysłała nic. Więc raczej nie będzie. A do której dzisiaj będzie streamek? Nie mam pojęcia. Może jeszcze pół godzinki. Może godzinka. To też zależy od tego, ile was będzie i czy też będziecie pisać na czacie, nie? Ania, skąd? Ania, skąd jesteś? A co się tak, Piotrek, interesujesz? Ale live myślę, że do 20, do pierwszej w nocy myślę lightowo. Do pierwszej myślę, że lightowo. Okolice Wrocka. Nie, no raczej teraz będziemy zbijać to i teraz uciekniemy na chwilę. Pyk, uciekniemy sobie, odpalimy aurę i zakręcimy sobie kręciołka i zbijemy metka. I oby nam magiczne teraz poleciało. Oby nam teraz magiczne, poświęciliśmy około 5 minut na zbicie tego metka, jest magiczne. Jest magiczne jajo. I z magicznego? Tak, 21kk mamy. Mamy 21kk, kolejne pieniążki, kolejny zarobek. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Mogło być gorzej, mogły być yangi, a tak poleciała nam niebieska smocza fasolka, więc jest super. Jak najbardziej na plus. Dobra. Oto masz blisko do dużego miasta, ludzi znajomych, jak... Kraków, no Kraków piękne miasto. Kraków piękne miasto, wiadomo. To ile? 11 minut jeszcze. 11 minut, tu ziomek chyba nie ma nic na tym CH. Tak mi się wydaje. To jest chyba to definicja, że tu nic nie ma już na tym CH. Byłaś? Ciekawe, kto nie był. No generalnie w Krakowie chyba wszyscy byli. Nie, może ktoś nie był, no to. No to pse plasam, no ale generalnie to Kraków bardzo piękne miasto. Dobra, CH3, zobaczymy jak CH3, czy znajdziemy jakieś metka na CH3. Czy znajdziemy jakiegoś metka na CH3? To może być problem. Ale kto wie. Może jakiś tutaj przedobry jakże i najlepszy metek się znajdzie. Okej. Polecimy sobie w tamto miejsce, gdzie sobie zbijaliśmy tego poprzedniego. Tam myślę będzie najlepiej. Dobra. Pyk. Tu nic nie ma, no to niestety. Tutaj nie znaleźliśmy Etina, tak jak myślałem. Może mógł być tutaj, oczywiście, ale no niestety nie ma. W ogóle brakuje nam 40 subskryberów do tego, żeby wbić chyba nawet mniej już
Nie wiem, nie patrzyłem się na generalnie na licznik. Glami. 5 zł. Nie szalejmy tak od razu XD. Nie szalejmy tak od razu. Dzięki wielkie za 5 ziko. Nie szalejmy tak od razu. Ta, do wieczora to jeszcze nie. Do wieczora to wiadomo. Wieczorkiem Ania wleci do raku w ogóle. Czyli nie ma 100%. No nie ma 100%. Nie ma 100%, por favor. Nie ma 100%. Dobra. Pyk. Dobra, picobello magnifit. CH4 sobie pójdziemy. Byłaś. Dobra, to już było. Tani sztat już był. Okej. Ziomek tutaj jakiś jest. Pewnie już zbijał metki. Jak to wygląda? Nie, tu żadnych metków nie ma. Tu też nic nie ma. Czy tu będzie jakiś metek, ale pewnie też nie będzie żadnego metka, niestety. Niestety, ale pewnie i tak nie będzie żadnego metka. Bieda w temacie. Siup. Tu też nic nie ma. Tu też nic nie ma. Oh, damn, son. Oh, damn. Tu też nic nie ma. Ty, w ogóle ja nie pamiętam, czy ja zrobiłem to. Czy ja zrobiłem to, co chciałem. Chyba nie zrobiłem tego. Ale żadnych metków tutaj nie ma. Wy się znacie Ania z Piotrkiem? Nie, ja ani tak ogólnie to nie znam. Ania wbiła kiedyś na streamka. Dobrej nocy, pozdrowki, rób w odcinku więcej o alchemii. Kurczę, a co jeszcze można o alchemii, byku, powiedzieć? Co jeszcze mogę powiedzieć wam o alchemii? Na pewno alchemii mogę powiedzieć. Tylko jest różnica między legendarną a mitikiem, ale nie wiem, czy tak też takich odcinków nie było. No trochę się znamy internetowo, no ze względu na to, że w Metina gra. A nie, ja też gram w Metina. No i tu wpadła na streamka kiedyś, nawet nie pamiętam kiedy. To było generalnie, nie wiem jak wpadła, nie pamiętam tej historii, jak wpadła na tego streamka. Może Ania powiedzieć, bo Ania na pewno pamięta. Tutaj się tyle osób przebija, że ja też nie zawsze jestem w stanie sobie wszystko zakodować i wszystko wiedzieć. Kiedy, kto, co, jak, gdzie. Ania, wiesz, że od kolegów zaczyna się, jak Ania ma męża. Ania ma męża, byku. I ja nie podchodzę tak do tego. Jak my z Anią prawie w ogóle nie piszemy, tylko jak coś to gadamy na tym, na metku, na lewiku oczywiście. Dobra. Ty, ale dziwnie mnie te... Ta noga mnie dziwnie boli. To jakiś młody ten mąż? Nie mam pojęcia, byku. Padła, pooglądała i została. Jeszcze wsparła. Padła, pooglądała, wsparła i została top 4. Jesteś top 4 kanału, bez kitu. Top 4 zawitała nad... Dla Ani. Jakby na oczach Ani, czy nie na oczach Ani, tylko... Nieważne. Ale jeszcze jej trochę brakuje do tego, żeby wpadła na pudło. No, nie o tobie ten live, tylko skupmy się na grze, oczywiście. Gierka, właśnie. Gierka i tyle w temacie. No, mało metków. Nie, możemy teraz ponarzekać na to, jak jest mało metków,
jaki jest słaby drop od dwóch dni, bo trochę tam rad wydropiliśmy, trochę zmianek, trochę dodań, ale teraz to jest kompletnie klipa. Ta, bez kitu. Dobra, to mamy wszystko, to też mamy wszystko. Jak wygląda w ogóle alchemia? Jak wygląda sklepik z alchemią? Czy nam go odlaguje, czy nie? Czy nam go odlaguje, czy nam go nie odlaguje? Nie, ścięło nam się. Niestety. Przykro. Przykro i tyle w temacie. Nie no, zobaczymy sobie, polećmy sobie DM1. Możemy sobie napisać na czacie. Na czacie możemy napisać sel antyki. Antyki. Sel antyki i tyle w temacie. Dobra, alchemię sobie wyłączymy. To mamy za ile? Za 3 minuty. Jajko mamy. To jest 3 minutki jeszcze. Nic, no metka raczej nie znajdziemy już. Nie, no ale dziwnie mnie boli. Strasznie dziwnie, jakbym sobie skręcił kostkę czy coś z tego stylu. Albo sobie naciągnąłem po prostu więzadło. Pewnie tak. Pewnie tak jest. Masakra. Ale najlepsze, że... nic nie robiłem, nic nie biegałem, wszystko spoko. No ja wiem, ja nie wiem. Nie wiem, mam po prostu, mnie boli w okolicach kostki. Jak tu leci? Byku, no generalnie słabo, słabo. Nie polecam, nie polecam teraz tego eventu. Nie polecam w ogóle tego eventu teraz. Ja za 2 godziny level up. Ile masz procent? Ile masz procent, Sarox? Ile masz procent, Sarox? I w ogóle za 2 godziny to ty wpadasz do naszej gildii. Bez kitu. To będzie realne. No serio, ja nie wiem jak to się dzieje, że nie biegam, nic nie robię i tak się dzieje. Więc śmiesznie, śmiesznie. Chłopie, ile osób jest na tym tesie? Kozaki same są na tesiku. 70%? Uła, 70% to ładnie. To ładnie tam, Sarah, ciśniesz. I ty ile masz tam procent defa? Procent expa. Ile masz procent expa ogólnie? Cyk. Generalnie, jeśli chodzi o miniaturkę, to chciałbym miniaturkę na następny odcinek, który chciałem wrzucić. 280, aha, spoko. Jakby po live'iku też pogadamy. Albo na rano, czy gdzieś. Generalnie chciałbym... jaki... bo chcę wrzucić odcinek, ale nie mam miniaturki. Mam tylko miniaturkę na live'a, ale nie mam miniaturki na odcinek. Więc beka. Ja ci wyślę, jakiego ja mam ogólnie. Jesteś na Discordzie? Jesteś w stanie wbić na Discorda? Bo ja to chyba mam gdzieś tutaj zapisane. O, pyk. Zapisz obraz. Play games. Cyk. Wrzucę ci, gdzie jesteś. Gdzie ty jesteś? Patrz.
Ja mam taką miniaturkę na live'a. A nie, podaj Discorda. Piotrek, jesteś w stanie zrobić ten? Jesteś w stanie, Piotrek, zrobić... Umiesz grafiki robić? Umiesz, Piotrek, robić grafiki? A Discorda masz w opisie, ale mogę ci podać. Siup. Masz tutaj Discorda. Dobra. Chcę zobaczyć, czy mój shopek dalej stoi. Gdzie jest mój shopek? Tu jest. Nie, nic dalej nie zeszło. Tylko tutaj są pieniądze. Dobra, możemy sobie to wymienić. Ale nie wiem, czy będę w stanie wymienić to za 7 woniksów. Nie, właśnie nam tam 10 kaka brakuje. Meskitu. 10 kaka nam brakuje tutaj. Dobra. Tutaj mamy wszystko. Tu też jest wszystko ogarnięte. Więc co sądzisz? Jakby nie wiem też, która by była lepsza. To na pewno śmieszna. Na pewno ta twoja jest bardziej śmieszna. Albo jakbyś coś też w stylu tego, co ci wysłałem. Czekaj, jak ja ci to wysłałem? Nie, ale to też jest takie... Nie wiem, może bardziej z jajem będzie wyglądać właśnie ten odcinek. Ta twoja miniaturka. Jakby napis bym chyba zmienił, albo jakby taki... Można jakiś taki bekowy. I kolejne te szukając metków. Pisze... A, czyli pewnie... Pewnie się... Już sekundka. Dam ci jeszcze raz. Zaproś osoby. Kopiuj. Masz tutaj Discord. Bo on się zmienia ciągle. Bo to się ciągle zmienia ten... nie dostaniesz bawa za prawo autorskie muzyka? Byku, generalnie to leci NCS. To leci no copywriting song. To nie jest normalna muzyka, którą bym słuchał. Wicia 69. Elo, pozdro YouTube. Pozdrawiamy, pozdrawiamy tutaj. Wicie, Wicia 69. Patrzcie, tak, takie osoby mnie pozdrawiają. 117 poziom. Pozdrawiamy, pozdrawiamy tutaj. Pozdrawiamy, Essa. Takie wariaty nas tutaj. Płatne to jest? No copywriting song. Jak płatne? Nie, no mam to za darmo. Mam to za darmo. No ta. Bez kitu. Szampanik. Będzie ten. Będzie piccolo pita. Piccolo będzie otwierane. Wieczorem będzie. Patrz, miksem bransę taką. Poka. Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś, byku? Czy ty biegasz za mną ciągle? Tak, biegasz za mną. Poka. Pokają. Pokają, wariacie. Do PZ 15 wiatr. 10 diabły, łocie panie. Perfekto. Piękna. Piękna, byku. Najlepsza.
Dobra, niezła lof, niezły łowca wyzwał mnie na pochodek. Który? On chce na pojedynek? Co ty gadasz? Lecimy na pojedynek z nim tak o. Pyk, pyk, patrzcie, alchemia tutaj odpalone, wszystko odpalone. Ready, steady, go! Na skilla pewnie zejdziemy. Chociaż nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy. Jakby mamy tylko dwa skille, którym możemy go klepać, czyli wirmiecza i ten, i wirmiecza. Może go klepniemy? Nie, no nie klepniemy go, nie ma szans. Nie ma szans. Byśmy jakimś trafem musieli go... Patrzcie, zabiliśmy go. Patrzcie, w EQ do expa go zabiłem. 8k zostało. 8k z 19k. No ja mam 19. 19 mam, nie? Nie, 17. Nie, czekaj. 19, no 19 mam. Mam 19 ogólnie. Ty, jak ja nawet pisać nie wiem. Nie wiem pisać już. Serio, nie wiem pisać. Dobra. Ale to nie jest płatne. W ogóle możemy dobić 50 łapek w górę. Brakuje. Brakuje dwóch chyba. Dzięki. Dzięki byku. Karierę zawsze się zrobi. Kariera jest normalnie taka. Pewnie, codziennie. Codziennie ładuję ISA 1000 zł, jestem bogaty. Delikatne sukno, tako. Dobra, Martki, myślę, że ostatnie te 15 minutek będzie live'ika, albo te jeszcze 20 minut tutaj pociągniemy. Te 20 minut, które dobiją nam 3 godziny live'ika ogólnie. Ej, poleciały nam chyba coś. Tak, krwawa perła. Krwawa perła nam poleciała. Spoko. Mamy blaski. Blaski raczej zostawimy jutro na konkursik. Rozdamy sobie je. Na przykład potem 10 sztuk, na przykład, albo po 50. Nie, jak mamy... No, 50, 20. To się jeszcze ogarnie, co tam rozdamy. Pożyjemy, zobaczymy. No i nic. Raczej metków już nie będzie. Zwykłych metków. Też możemy polecieć teraz na Hossohankę. Tak zmienić, bo jak wylataliśmy teraz na wężowe, tak byśmy zmienili i zaczęli sobie dropić na Sohance, to może by nam to lepiej wyszło. Powrócić na stare śmieci, można powiedzieć. Cyk. Okej. Płatne to jest. Halo, czaty, żyjemy. Kto jest na czacie, jeszcze możecie napisać. Zobaczymy, zobaczymy, które osoby słuchają, które osoby piszą. Osoby, które nie pisały w ogóle na lewiku, może są takie. I tyle. Nie widzę skilli, bo nic nie dropniesz. Piotrek takiego 11 godzin temu. Nerix? O, Nerix jest. Siemaneczko, Nerix. Elo, Nerix, byku, co tam u ciebie słychać? Yo, XP, ktoś V3 zapytaj? Ale, że ciebie XP'ą? Czy ty chcesz XP'ć? Czy ty chcesz kogoś XP'ć? Czy jak to wygląda? W którą stronę to ma iść? Ty chcesz XP'ć? Czy ktoś ciebie ma XP'ć? Czy jak to ma wyglądać? Dobra. Nie, no raczej metków tutaj nie znajdziemy. Czemu nie można usuwać postaci? Piszę, że kod niepoprawny albo sprawdziłem 10 razy. Czasami też tak miałem. Albo reset klienta. Albo wyłączałem w ogóle kompa.
to czasami też tak działało. Totalny reset. No jak to nie pomogło, to nie mam pomysłu. No można zainstalować i znów zainstalować Metka, to też jest kolejny sposób. Tu sobie ziomek też dropi. Myślę, wyekspić, co o tym sądzisz? No generalnie tak, ja też będę musiał wyekspić główkę do 9.5. Ma teraz 8.0, nie wiem jaki level ma twoja główka. Więc jak coś mogę ci też podrzucić moją główkę, jeśli byś chciał wyekspić. Wiesz, nie obrażę się. Możesz mi taki prezent zrobić. Ładny. Ciebie do 5.5. A ile ci brakuje? Twoja ma 9.2. Chodźcie, panie. Powiedz mi, Przemek, jaki ty masz level teraz? Jaki, Przemo, masz w ogóle teraz level? My w ogóle sobie zmienimy teraz postać za ten czas, którym nie wydropimy nic. Wejdziemy sobie na surkę. Nie, na tej surce nic nie musimy odbierać. Na tej drugiej surce idziemy sobie od nowa postać na alchemię. A, spoko. Spoczko. Nie no, trzeba sobie zmienić i nie na tą postkę, tylko o tą postkę odebrać po prostu tam u alchemika misję. U alchemika, żeby sobie odebrać misję, sobie pobiegniemy za ten czas. Na razie stoję w miejscu postacią 5-5, 5-6 level. Aha, spoko. Spoko, Przemo. Spoko. Siup. O, gitara się ma. Po ile tutaj wystawiają? Diament 1,4, granat po 90, rubin po... Grubin taniej wystawiają niż ja. Tu 3,5, tu 75, czyli standard. 1,4,5, 80, 9,5, 3,15, 1,2,8. Oh damn, son, ale to są przedobre ceny. Przedobre ceny. Dobra, uciekamy tam. Czemu ja nie biegnę na tym? Nie biegnę na koniu. Chwilę zastanawiałem się, czy tutaj nie zainwestować w tą zbroję. Albo można ją sobie też rozdać. Dodać bony. Czekaj, na jakiejś postaci ja mam bony, tylko nie pamiętam na jakiej. Czy to nie jest na tej? Słuchajcie. Nie. Nie. Na śwituszce nie ma tego. Okej, okay, nieważne. Tu też mam jakiegoś silnika. O, to nie jest plus zero. Plus zero jest. Dobra, nieważne. Tu mamy wszystko odpalone. Więc mordki, i tak jeszcze ostatnie te 14 minut live'ika na spokojnie pociągniemy. My sobie zmienimy postać ogólnie. No i nic, będziemy powoli kończyć. Będziemy powoli kończyć live'iczka i będziemy się widzieć oczywiście o godzinie 22 dzisiaj. Zastanawiam się też nad tym, czy wrzucę dzisiaj odcinek z poradnika. Bo serio go jeszcze nie ogarnąłem do końca, nie mam miniaturki, nie chcę, żeby to słabo wyszło. Nie wiem, czy nie wrzucę po prostu filmiku, już wiem jaki filmik wrzucę jutro. Już wiem, jaki filmik wrzucę. Więc myślę, że ten filmik też może być spoko. Jak najbardziej. No i tyle w temacie. Tyle w temacie. Zastanawiam się, filmik może wrzucę tak o godzinie 12, coś koło tego.
żeby sprawdzić was i sprawdzić, co wy chcecie na przykład na tym live'ie. Możemy to tak ogarnąć, jakby będę do waszej dyspozycji, czy może na przykład nie pogramy w metka, nie będziemy grać w metka, tylko na przykład coś innego, jakaś inna integracja z widzami będzie na kanale. To od was będzie zależało. Dam wam kilka propozycji. No i zobaczymy, jak wy na to zareagujecie, jakie wy propozycje, co wy wybierzecie. Bo stworzę taką ankietę, co chcecie robić. No i zobaczymy. Nie wiem, czy to nie za późno taki odcinek wleci, ale zobaczymy, może jakieś osoby wpadną, może jakieś osoby zagłosują. Więc myślę, że taki odcineczek może być w miarę tego, że następny odcinek z poradnika będzie na następny tydzień. Ze względu na to, że nie mam miniaturki, też nie chcę nic na siłę robić i bez dobrej miniaturki też nie chcę robić odcinka. Bo też chcę, żeby to ładnie wyglądało. Żeby wszystkie nasze te odcineczki były dopracowane. I też, żeby to nie był odcineczek nagrywany na szybko, tylko dopracowany. No tak, można wrzucić sobie taki informacyjny odcineczek o tym, że zapraszam na live'ika, który będzie właśnie o godzinie 22:00 i wy wtedy zdecydujecie w ankiecie, co będziemy robić na tym live'iku. Więc myślę, że spoko pomysł, spoko inicjatywa. Nie wiem, możecie napisać na czacie, co o tym sądzicie, Przemek, Sarox, Azutori, Piotrek, możecie powiedzieć, nie wiem, Ania, jeśli jeszcze jesteś, możecie powiedzieć, co wy o tym sądzicie. Czy coś innego na przykład niż Metin to by było dla was spoko? Czy Only Metin byśmy normalnie, normalnego streamka, tylko urodzinowego? Czy bardziej takiego śmiesznego live'a byśmy odpalili? To jeszcze zobaczymy. No i tyle. Ale zrobię po prostu taki odcineczek ten informacyjny i tyle. Zrobię odcineczek informacyjny o godzinie 12:00 wleci. Zwykły z Metina, ja te... Jak te trochę ze śmiechem. No chodzi o to, bo nie wiem, jak wy zareagujecie. Alchemię mi tam wyłącz. Tak jest. Musicie przypominać mi o tej alchemii bez kitu. Bo jeżdżę na tej alchemii tym sposobem. Tym sposobem mamy już 9 godzin, nie? 9 godzin w tak krótkim czasie i też czasami jest tak, że po prostu zostawiam postkę na tej alchemii, to jest najgorsze. No i zobaczymy, nie wiem, możecie wydać znać i też będzie odcinek o godzinie 12:00, będzie wcześniej niż normalnie. Nagram go tak typowo z formą zapraszającą na live'iczka. Będzie humorystycznie nagram ten odcinek. Zobaczymy, jak wy zareagujecie na to i czy osoby będą w ogóle głosować. Zobaczymy. Zbijamy metka tak o... Ile jeszcze w ogóle? No Yang, i znowu Yang wleciały, no bez kitu. Bez kitu, ciągle Yangi nam lecą i bezszelestny chód, no topeczka, jednym słowem, topeczka. W ogóle możemy sobie wbić na TS-a, zobaczyć, czy tam jakieś ziomeczki są, czy ktoś tam gada. Na spokojnie można wlecieć. Left and right. Left and right, tyle w temacie. Czy ktoś tutaj jest? Są tu jakieś wariaty? Jakieś wariaty tutaj żyją jeszcze. Dzień dobry, witam, cześć, siemanko. Ty, nie słyszę was. Ty, co to za gościu jest? Ty, jak wy cicho jesteście, masakra. Ty. Damian, znasz go? Halo? Ta, to ten zjebany YouTube.
Na YouTube. Jak chcesz, to na mam live'a. Tube. Sorry. Jeszcze 50 minut ostatnio, ale okej. Witamy na Rudy live'ie. No, bez kitu. Ty, strasznie cicho was mam. Dobra, powiedz coś teraz, wszyscy. Halleluja. Pozdrawiamy wszystkich. Dobra, jak ktoś ma 120 level, to niech wbija na bo, trzeba ubić jednego. A ja już wiem, czemu was nie słychać było, bo ja miałem po prostu słuchawki tak źle wciśnięte do tego. Słuchawki miałem... Ale ty kurwa, wiem już czym jesteś, nie? No hop. Czym jestem? Geniuszem. Geniuszem? Dzięki. Nie ma za co. Damian, sprawdź Face'a szybko. Chuj, hej. Tak się ubiją, nie wątpiesz. Nie patrzy na Facebooka. Patrz ty na mordę w książce, nie? Ja wiem, że wy tam sobie wysyłacie jakieś ale fajne pięknie. Rzeczy, ale... No nie. Ziomek, co ty o tym wiesz? Ej, to słychać. Słychać to było. To co powiedziałeś. Nawet jak to było cicho, to słychać było. A nie, bo ja miałem po prostu to przyciszone na słuchawkach, a to i tak było tak samo głośno na tym. Nie wiem, co się kurwa dzieje, nie? Zadyma. No, ja też chcę. Idę po wodę, Sahara. Nie idź po wodę. Idź po wódkę. Moim powodem, by iść po wodę. Witamy na live, dajemy subika, paluszek w górę. Paluszek w górę? Co 50 osób losujemy nową wycieczkę, tym razem do Iranu. Nie do Katowic już? Na pewno będzie to bombowa Bombowa wycieczka? Bombowa wycieczka. Tak. W dosłownym znaczeniu. Możemy też pojechać do Afganistanu, zobaczymy sobie pomnik Bin Ladena, dziękuję. I tak lepsze to niż Kaczyński. Ty, Bami z Damon zaraz live'a. długo codziennie szukasz tych jaj? Generalnie jaj. No... Ja rano mam w tym samym miejscu, co generalnie na przykład dzisiaj w ogóle nie szukałem jaj. Przez cały dzień nie szukałem w ogóle jaj. Teraz tylko... Cały dzień wiedział, gdzie były. To było dobre. No, to było dobre. Dzięki. Dziękuję. Trec, dokładnie. Nie no, generalnie będziemy już kończyć powoli live'ika. 22 osoby, a my kończymy live'a, no to jest niebywałe. To jest niebywałe, co się dzieje z tymi. No nie, tak dużo ludzi. Tak dużo ludzi. Ale czaisz, jakbyś tak... To niby jest mało, ale niech 22 osoby staną dookoła ciebie, to... Dobra, się tak kurwa nie pocieszaj. Co? Bijemy się? Solo? CH1M1? CH1M1 wlatuje w ciebie wilkiem, aurą i cię nie ma. No chodź na solo. Na solo? Tak? No. Jesteś tego pewien? No, level 120, chodź. Cała klasa, jakbyś na środku występował. No bez kitu. Ha, Wojtek Tasmania tutaj na cichaczu. Na cichaczu tutaj jest. Bez kitu. Wojtek tu jest na cichaczu. Bez kitu. Bez kitu. Bez kitu. Tak, kropla bez kitu. Co? No, gdzie? Co ty wiesz? Co ty wiesz o życiu? Co ty kurwa wiesz o zabijaniu? Gram se w TFT? Uła. TFT no, jest orane. Wygracie w TFT czy nie? Ja gram w TFT. Ja nie gram. To jest taki LOL. Taki LOL jak Hearthstone. Chuja to ma do LOLa kurwa w postaci.
No, no tak. Wojtek, rzuć coś na urodziny. To jest auto też, nie? Tak. Spoko gierka. Nawet tylko na telefonie gram, bo... sprawdziłem dziewictwo, czyli Lola na komputer nie mogę palić. Co ty gadasz? No... się zmienię. Damian. Sprawdź znowu fejsa, ziom. I przybliż to sobie, nie? Nie. Nie przyjdzie. Nie przybliżę, nie przybliżaj. Nie rób tego. Przybliż, podziękujesz mi. Nie rób tego. Nie rób tego. Zrób to. Wiecie, ile mam już pieniędzy? Wow. 56 wy. Zrób to. 56 wy już mam. Ej, na Sochance biega taki boj, korona. Znaczy korona boj. Korona boj to ja. To jestem ja ogólnie. Zero ci moje. Na pewno. Zmieniłem nick specjalnie. Pod ten event, co teraz jest. Mam was kurwa na hita i tyle, no. Masz mnie na hita? Mam cię na dwa skille, nie i leży. Nie masz psychy na dwa skille. Stary, mam najsilniejszą. W ogóle Wojtaszek, zapraszam na streamka, który będzie... Ej, nie widać teraz tego, bo jestem na słuchance. Nie widać teraz tego. Nie, takim też kolorem nic nie widać. Takim kolorem? Nie, to jeszcze gorzej. Karol kupił królowy. A, tak. Korale, kolory, Kolololo. Pływam tu łupę. Tak. Co ty gadasz? Teraz widać. Koronawirus. Hashtag zostań w domu, byku. Ty, pomyślij mi adres to szybko ten, na kopertę, na kaśle, jeśli wszyscy do domu. Nie no, ja nie mam, ja nie mam poczty. Nie masz skrzynki na poczty? Nie mam. Tak to jest, jak się cyganów da na poczty. Twoja skrzynka dawno była sprzedana za kurwa 15 groszy. No hopie. A żeby aż za tyle. To by było dobre. Ale niestety. To było dobre. Dobre. Dobre pomarańczowe. Nie no, ogólnie będziemy już kończyć live'iczka. Idę se spanko, bo o 22 wlatuje przepotężny. Cześć, 22 jest kurwa za 22 godziny. Uspokój się, tyle spać nie musisz. Pusta im live'a, nie? Ludzie po to zasubskrybowali, żebyś teraz szedł kurwa spać. Ale ja... Pokaż mi jakieś zajebiste TV. Co planujesz na streamka urodzinowego? Nie wiem, no... Generalnie są jakieś plany. Ale raczej no nie będzie to streamek typowo jak to każdy by chciał, jakby to był. Jak każdy robi streamki urodzinowe. Niestety nie będzie to takiego. Czyli będzie nie będzie. Stream. Nie będzie. Ten stream będzie standardowy, bicie metkinów i to. O, Kadek Spida 20k, tak o. Ładnie. A kiedy ty masz urodziny? Nie wiem, może. Którego? Może teraz. Jaki gościu. Nie wiem. Happy birthday. Tu. A na serio masz teraz urodziny? No. A, to 100 lat. Kurwa, myślałem, że sobie jaja robisz. Myślałem, że chciałeś być kurwa fajny, o może teraz, nie wiem. Dam ci 50 jank na urodziny. O ja. Ja ci dam 45, bo nie jestem kurwa lamusem. Wiesz, to zawsze pijąc. Nie no, może jeden kaka. Alchemia taka.
i średnie w rybie 4,6. Takie biedackie. Słyszałem, że wierzy w płaską ziemię, nie? Płaską ziemię? No ziemia jest płaska, stary. No. Wierzy, że jest płaska ziemia, bo raz położyłeś coś na podłodze i się kurwa nie sturlało. Ty śmieszku. Zepsuć ci ten humor. Ale kurwa przestraszyłem, ja pierdolę. Ta? Butelką zajebałem o ścianę przypadkiem. Ja też. A brzmiała jak kurwa granat. Myślałem, że rusty znowu idą. To które urodziny? 42? A to stream. 42. To przestań z tymi 17-latkami gadać. Ta, wywaliło nam mętka, chyba zbanowali nam konta. O. Nie, a jednak to nie. Prezent rodzinowy. Dobra, Mortki, będziemy kończyć Dajwika i tak, bo już idę se spać. Niestety, przepraszam. Tych, których zawiodłem. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, dziękuję jeszcze raz Ani za piekielne tutaj donajciki. No i tyle. Odcineczek będzie o 12:00, taki typowo informacyjny o tym live'iku. I będzie typowa ankieta, co wy chcecie widzieć na tym streamku, czy zwykły streamek z Metina, czy może coś innego. Dzięki wielkie. Lider wódki na web. Tak, no i tyle w temacie. Trzymajcie się. Kociołek Mendelica. Siemano. Hello. Widzisz, to było dobre, kurwa. Ale mówiłem. Jeszcze nie jest live'ik. Dobra, nie wiem, coś. Wpierdoliłbym kebaba. Material world, the things that fade.